Dzień dobry. Korzystam z mikrofonu, ponieważ dzisiaj nasze spotkanie jest udostępnione szerszej publiczności. Witam serdecznie na ostatnim spotkaniu programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship w tej edycji. Cieszę się, że na ostatnim spotkaniu możemy właściwie dotknąć tego, co najistotniejsze, czy do jednej z najistotniejszych spraw, paradygmatów nowoczesności, czyli kwestii emancypacji, która dobrze, żeby wybrzmiała na samym końcu naszego cyklu. Zaprosiliśmy dr Elizę Kącką. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Adiunktkę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy dzisiaj kilka bohaterek z Marie Curie jako główną bohaterką, chociaż będzie jej towarzyszyła także krytyka Elizy Orzeszkowej. Będziemy też zaglądać do Bohdana Cywińskiego. Będziemy przyglądać się nowoczesności właśnie jako projektowi nie jednej emancypacji, ale wielu emancypacji. Zaczniemy od krótkiego wykładu, około godziny. Potrwa ta prelekcja, a następnie dyskusja, do której Państwa zachęcam, także tych Państwa, którzy śledzą nas online. Także przekazuję już mikrofon Pani doktor i jeszcze raz dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Ja jestem podobno włączona, więc już nie trzeba, nie trzeba mi nawet udostępniać. No więc tak, w paru słowach obejrzałam sobie, czy tu się proszę nie przejmować specjalnie tym, że to jest taka sterta książek przede mną, bo ja po pierwsze mam taki nawyk, to chyba strasznie dudnie, ale może nie będzie tak źle. Po pierwsze mam taki nawyk, ale rzeczywiście jeśli z nich będę korzystać, to minimalistycznie, na poziomie jakiegoś mikrocytatu. A bardziej się podpieram duchowo, że je mam. Drugą sprawą, takim zastrzeżeniem wstępnym, które będzie bardzo króciutkie oczywiście, bo ja nie będę tutaj Państwu zgłaszać zastrzeżeń wstępnych przez pół godziny, ale mniej więcej powiem bardzo krótko, skąd ten pomysł. Bo no taka pierwsza moja myśl to było oczywiście wejście w jakieś takie swoje kolejny, które to w moim wypadku są i tak. Można by je różnie definiować, bo mnie różne rzeczy interesują. Natomiast tak jak wstępnie żeśmy zagadali, to myśleliśmy, że właśnie skoro tu mówimy o tych różnych podejściach do nowoczesności, to znowu ja teoretycznie mogłabym mówić na przykład, dajmy na to, o panu Brzozowskim, o panu Norwidzie i o jeszcze tych autorach, o których bardzo często zdarzało mi się mówić. A stwierdziłam, że sobie tego nie zafunduję tym razem, czyli że utrudnię sobie zadanie. Utrudnię, a jednocześnie trochę zmienię podejście, bo jeśli ma mi to coś dać, a Państwu może przy okazji też, przy czym zaznaczam, że to będzie, że to moje mówienie będzie bardziej w kategoriach zadania sobie pewnych bardzo podstawowych z mojej perspektywy pytań, a nie narzucenia Państwu tego, co, znaczy nie tylko tego, co trzeba myśleć o literaturze i realiach tego czasu, bo chyba obecność Marie Curie jest już informacją, że my nie będziemy rozmawiać wyłącznie o literaturze, czyli że ja nie będę do Państwa dywagować wyłącznie o literaturze, tylko o rzeczach, które mnie jakoś zastanawiały, bardziej jako wykładowcę niż jako kogoś, kto sam te rzeczy upisał. Owszem, ma niektóre rzeczy w planie, jakoś luźno związane z tym, o czym tutaj dzisiaj będę mówić, ale to nie jest proporcja 1:1. Krótko mówiąc, tym razem to nie jest taki wariant, w którym jakby to powiedzieć, na gruncie tego, że już napisałam jakąś książkę, przychodzę do Państwa, daję Wam tę książkę i mówię, no to teraz rekapitulacja, tylko to są moje odwierty próbne, także proszę się nastawić na ton bardziej dygresyjny i bardziej gadający do Państwa o tym, co jest dla mnie problemem. A nieprzypadkowo przesłałam taką mikrolistę lektur, która rzeczywiście jakoś się wiąże z problemem emancypacji, ale to nie jest taki sobie po prostu problem emancypacji, jakbyśmy mogli sobie go zrekonstruować na tej zasadzie, że bierzemy sobie, nie wiem, emancypantki Prusa, kilka jeszcze tekstów pozytywistycznych z lat, nie wiem, 70., 80. dotyczących problemu emancypacji kobiet, bierzemy sobie oczywiście z Elizy Orzeszkowej, tu mówię do
Annę Wtajemniczonych w Sylabusy polonistyczne, oczywiście Martę, no bo żeby to, jasna rzecz, że Martę głównie, prawda, w związku z tym widzimy już wtedy problem niewykształcenia kobiet i dramatycznych realiów, to wszystko święta prawda oczywiście, bo te realia były takie, jak mniej więcej ta Marta z grubsza biorąc przedstawia i tu nie będę się rozwodzić nad Martą i nad tym, jakie ona ma ograniczenia z kolei jako książka. Natomiast no, rzeczywiście pije do bardzo konkretnej sytuacji kobiet w tym czasie. Natomiast coś, co mnie zawsze zastanawiało i dlatego też między innymi na Państwa liście znalazły się takie pozycje jak, i tu może od tego krótko zacznę, jak po pierwsze emancypacja zdolności, emigracja zdolności, tekst Orzeszkowej, który jest tekstem oczywiście kontrowersyjnym, ale kontrowersyjnym między innymi dlatego, że był przede wszystkim napisany w energii sporu z tym, że Józef Konrad śmiał zrobić taką karierę literacką, czy śmiał pisać nie po polsku. Krótko mówiąc, oczywiście to nie tylko tego ten tekst dotyczy. Są fragmenty, które dotyczą czegoś zupełnie innego. Natomiast oczywiście ten spór się ze strony Konrada został nie tyle może przemilczany, co Konrad po prostu nie był w stanie się wstrzelić w tą dyskusję z Orzeszkową. To był jeden moment, w którym Konrad powiedział: dajcie mi spokój z tą babą. To jest cytat. Już nie, już koniec, po prostu dość tego, nie będę się tłumaczył, bo po prostu można zwariować przez to tłumaczenie się permanentne, że się nie podjęło tego, co pani Orzeszkowej się wydaje słuszne, tak, do podjęcia. Drugi tekst to jest biografia, która ma bardzo konkretne wady. To znaczy biografia córki Ewy Curie. Tutaj zaznaczyłam, że można przeczytać sobie jakieś wstępne partie, bo to głównie o tak naprawdę wychowanie Marysi Skłodowskiej chodziło. Te wstępne partie są jednocześnie informacją o tym, w jakim sensie już biografię matki i też nie tylko wstępne, w ogóle cała książka, w jakim sensie biografię mamy jakoś cenzuruje sama Ewa. Można tego nie wyczuć i nie wiedzieć, kiedy się ma tylko i wyłącznie tę biografię w ręku. Wystarczy przerzucić się na biografie montowane na gruncie chociażby tutaj ta Susan Quinn, którą mam przy sobie, żeby wiedzieć, że listy są cenzurowane i to bardzo. To znaczy, krótko mówiąc, to, co przytacza córka, jest na przykład, dajmy na to, taka mama, która mówi do tego momentu, w którym mama zaczyna mówić ostrzejsze rzeczy. W tym momencie jest stop. To cenzurowanie nie jest na poziomie racji polskich czy niepolskich, tylko takich, wiecie, takiego przykrawania mamy do wizerunku, w którym mama jest gładsza i łatwiej strawna dla polskiego czytelnika. Krótko mówiąc, polski czytelnik ma mieć mamę w takiej dość pokornej ramie, takiej bardzo XIX-wiecznie sformatowanej pod wyobrażenia córki. Nie wszystko się da z tej ramy wywalić oczywiście, natomiast jednocześnie ta rama no jest taką ramą, bierzecie fragmenty tutaj cytowanych listów i widzicie, które zdania wypadły i możecie sobie namyślać się dlaczego, ale jednak część z nich wypada. I to przeważnie na przykład takie zdania, w których matka jest krewka, w których matka mówi, że już właśnie ma dość, wiecie, takie mocne ekspresje nastawienia i emocji, to już jest coś, co zdaniem Ewy jest już nie do przyjęcia. Znaczy to najzwyczajniej w świecie już nie wchodzi. Problemie z Marią Curie dlatego, chociaż nie jestem żadną biografką Marii Curie bynajmniej, ona jak wiecie, czy jak się domyślacie już teraz Państwo mi służy za case po prostu, za jakiś konkretny przykład jakiegoś problemu, tak? Problemu nawet nie jej samej z nią, bo to się nie zapuszczam. Jej problemu na styku ona kultura polska w sytuacji, kiedy ktoś tę ramę w pewnym sensie opuszcza. Tylko w pewnym sensie, bo dla jasności nie do końca. On się do niej absolutnie zawsze przyznaje, żeby było zabawniej. To kultura polska nie ma problem z przyznaniem się do niego, bo on się przyznaje zawsze. Tu nigdy nie ma kwestii, żeby Maria Curie uważała, że ona porzuca tę identyfikację. Nigdy tego nie zrobiła. Wreszcie trzecia lektura to Rodowody niepokornych Cywińskiego. Znana bardzo, jak to powiem, książka wznawiana już nie wiem ile razy, dlatego dałam tutaj nawet zastrzeżenie, że wszystko jedno, które wydanie, one pewnie nie są sobie równe, ale ja już po prostu nawet nie do końca jestem w stanie skontrolować, ile tego było przy różnych powielaniach i tak dalej. Przy czym, co jest symptomatyczne. Rodowody niepokornych traktują tak naprawdę oczywiście, jak sam tytuł by głosił, o projekcie emancypacji de facto.
prawda? Bo to nie chodzi mi tylko o emancypację kobiet, głównie kobiet, ale tak naprawdę o jakąś formę, wiecie, no, tego, co nas już trapi w wieku XIX. Im bardziej on jest zaawansowany, tym bardziej nas trapi. Tego właśnie, w jaki sposób wyeksportować się na jakąś, jak się przede wszystkim ocalić. Ocalić się w ramach bytu narodowego, to jest bardzo podstawowa sprawa. Temu służą wszystkie takie kobiety jak Maria Curie. Maria Curie później wyjeżdża, no ale to jest jeszcze druga kwestia biograficzna, o tym za chwilę. Natomiast właśnie ta emancypacja w takim szerszym rozumieniu jest też temat Cywińskiego. To jest ten etos, nie? Tych właśnie wykształconych przez te wszystkie kolejne szkoły. Nie? No macie szkołę główną, ale później mamy wiele formacji też kształceniowych i samokształceniowych, no bo przecież jaki jest mniej więcej los tej społeczności, tego narodu, niż się kształcić różnymi metodami, a nie jest to takie proste. Jak wiecie, w XIX wieku jest to tragicznie trudne. Cywiński nie honoruje obecności Marii Skłodowskiej. Dla niego to nie jest osoba, dla niego to nie jest bohaterka. To znaczy, on tutaj też ma ustawione, bardzo, wbrew pozorom, bardzo podobnie, jak w bardzo wielu wcześniejszych wypowiedziach, taką, jakby to powiedzieć, linię demarkacyjną, odkreślającą tych, którzy zostali, od tych, którzy nie. I to też mnie zaskoczyło, bo ja myślałam, że siłą rzeczy ona jako jedna z najwybitniejszych absolwentek Uniwersytetu Latającego, jako jedna z, no, już tak totalnie wybitnie uzdolnionych jednak, tego może być, to może nie jest powiedziane z wielkim impetem w tej biografii córki, natomiast kiedy się śledzi to od strony jej osiągnięć na poziomie, no, takiego kształcenia od podstawowego, powiedzmy, no to rzeczywiście ta genialność jest po prostu explicite, znaczy tego się nie da schować, zwłaszcza, że genialność jest łatwiej parametryzowalna w sytuacji matematyczno-fizyczno, wiecie, wszelkich innych, bo po prostu najzwyczajniej w świecie człowiek od razu przeskakuje kilka pięter i nikt za nim nie nadąża. I to mniej więcej był ten przypadek. A przypadek, który jeszcze poza wszystkim był fantastycznie uzdolniony literacko i też się wahał, czy w ogóle nie wybrać drogi pisarskiej, o czym się akurat mało mówi, ale rzeczywiście też tak było. Ojciec był zresztą literatem przecież. I utalentowany w wielu innych polach jeszcze do tego. Także tutaj się raptem okazuje, że dla Cywińskiego też Maria nie wchodzi. Dla Orzeszkowej, Maria Curie, która była zresztą wielką fanką pisarstwa Orzeszkowej, przecież wszystkie jej notatki, listy na zasadzie, Jezu, siedzę nad Niemnem, jaka to jest wspaniała książka. Nie, niekoniecznie musimy podzielać, ale w każdym razie to było dla niej lektury formacyjne. Panna Antonina, o której Państwu wspomnę za chwilę, też była dla niej lekturą, którą ona bardzo intensywnie przeżyła. Ta Orzeszkowa ma problem, że rzeczywiście z akceptacją, co myślę, że widać w emigracji zdolności, nie tylko Konrada, ale nawet ma poważny problem z akceptacją takich ludzi jak Maria Curie Skłodowska. Orzeszkowa jeszcze od czasu uświadomienia sobie przez, nazwijmy to sobie, jednak tę ogólnopolską, jeśli tak można powiedzieć, scenę istnienia takiej osoby jak Maria Skłodowska, ona ma naprawdę wiele lat do tego, żeby gdziekolwiek się o niej zająknąć. Nie zamierza tego zrobić. Dla niej to jest osoba, która nie żyje. I teraz, to jest bardzo symptomatyczne. To nie, i teraz nie, ja nie, proszę nie traktować tych uwag jako takich plotkarskich, bądź dotyczących czyjegoś kompleksu. To jest znacznie poważniejsza sprawa, zwłaszcza, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy zasadniczo konfrontują się z tym moralnie. To nie są przemilczenia tylko na poziomie jakiejś plotki, że kogoś lubimy bądź nie lubimy, bo tak to byśmy się mogli tym zajmować na poziomie socjologii życia literackiego i nie powiem, żeby nam było może wesoło z tym, że na przykład oni by nigdy się nie spotkali, a chociaż w tym etosie, powiedzmy, rozmowy, dialogu, już obecnym przecież od tego wczesnego pokolenia emancypantek, pozytywistów i tak dalej, przez wczesne pokolenie rozumiem, czy w ogóle przez tych wcześniejszych rozumiem, wiecie, chociażby próg generacyjny właśnie Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, już nawet tak to ustawmy, można by się było jeszcze cofać, bo to co 10 lat się zmienia pejzaż. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, dajmy na to, nie wiem, na przykład
ludzi urodzonych w latach 40. No mówi na przykład, nie wiem, Orzeszkowa, dajmy na to. Ludzi, którzy przecież znajdują się w takiej sytuacji trochę analogicznej do Marii Skłodowskiej, a to dywagacja, która jest mi potrzebna, dlatego że będę tak naprawdę Państwu oświetlać krótko kolejną, czy raczej roczniki 60. tak naprawdę i na nich się skupię krótko. Natomiast te roczniki 40. wchodzą przecież jeszcze bez żadnych większych szans na edukację, żadnych na edukację akademicką jako taką. Nam się to pokolenie szkoły głównej, o którym sobie mówimy, jako właśnie takim, no, tej generacji, że oni tu czytali, nie wiem, Tena, Darwina, kształcenie. Wszystko świetnie, tylko cały problem polega na tym, że nam się to potem zaciera, że kiedy mówimy na przykład o Orzeszkowej i o Konopnickiej, że się spotkały, nie wiem, w pensji u Sakramentek, prawda? A później mówimy właśnie o tych aktach, nie wiem, no, przekładania Tena, tu Orzeszkowa okazała się świetną tłumaczką i w ogóle takich, no, bardzo dużej takiej, wiecie, dyscypliny, samodyscypliny, współdyscyplinowania się, organizowania sobie edukacji, etosu, służby, self-helpu, wszystko fajnie, tylko że one nie mają dostępu do żadnej formy edukacji takiej jak ci wszyscy koledzy, to jest jasne. To, co się, te szanse Orzeszkowej i szanse, powiedzmy, Konopnickiej, to są szanse w zasadzie minimalne. Wszystko polega na jakiejś formie samoedukacji i samoorganizacji. Można być w tym bardziej zaciętym albo mniej zaciętym. Co się wtedy dzieje przeważnie z tym pokoleniem? To pokolenie zaczyna podchodzić pod rolę, które później się zobiektywizują nieco, szefowych pensji dla dziewcząt. To jest właśnie temat emancypantek Prusa. Pensji dla dziewcząt, czyli kobiet, które, krótko mówiąc, wywodzą się przeważnie z drobnej szlachty, tak samo jak Skłodowscy, które to kobiety mają nadzieję na to, że prędzej czy później urodzi się coś takiego, co będzie formacją kształcenia akademickiego dla kobiet, nie mają co do tego cienia złudzeń, że będzie to bardzo ciężko przeprowadzić i że wszystkie dywagacje na temat tego, że trzeba się emancypować, rozwalają się o realia. Że takie gesty, wiecie, takie gadki, że dobrze by było, żeby kobiety więcej wiedziały, tak jak w Marcie Orzeszkowej. Tak, więcej. To znaczy znały troszeczkę lepiej francuski i troszeczkę lepiej potrafiły grać na fortepianie. To jest wielkie nieszczęście mieć duży talent wtedy. No naprawdę nie wiadomo, co z tym talentem zrobić. I tutaj tylko naświetlenie a propos Orzeszkowej, nie będę rozwijać teraz tego, co się dzieje w szkole głównej, bo po pierwsze myślę, że Państwo wiecie, po drugie nie to jest przedmiotem tego, nie to jest przedmiotem tego mojego mówienia. Natomiast chciałam pokazać to tło, bo ja mam wrażenie, bardzo często się z tym stykam, że kiedy się mówi o tej szkole głównej jako takim, wiecie, tym momencie, kiedy ta edukacja, powiedzmy, Uniwersytetem Warszawskim to być już nie mogło, bo przecież opresję trzeba było to nazwać szkołą główną. W tej szkole głównej wszyscy tam, nie wiem, uczą się różnych ważnych nauk i wszystko jest taki, nazwijmy to sobie, wysoki poziom takiej mobilizacji, żeby przetrwać, żeby jakoś funkcjonować. To jest ten poziom mobilizacji, w której jawnie mogą uczestniczyć mężczyźni. Te wszystkie kobiety są tak naprawdę do zagospodarowania w inny sposób. I teraz przetacza się ta historia przez, no powiedzmy pokolenie Orzeszkowe już mamy mniej więcej sobie te 20 parę lat z grubsza biorąc. Mówię tak pokolenie cirka, bo musiałabym teraz przytaczać wszystkie metryczki wiecie, z datami urodzin, to nie to jest, nie da się tego zrobić w takim wielkim jakimś telegraficznym skrócie. I dochodzi do tego progu lat 60. Rodzi się kilka kobiet, które okazują się jakimiś nieprawdopodobnymi zupełnie biografiami, o których my stosunkowo mało mówimy. Te nieprawdopodobne biografie bardzo często zresztą są biografiami głównie publicystek i rzeczywiście osób bardzo wybitnie niepodporządkowanych w każdym możliwym sensie. Hierarchią, rolą społecznym, ale jednocześnie bardzo patriotycznych. To jest właśnie ten taki kapitalny zlepek, wiecie, to nie wiem, kilka osób teraz, zaraz o nich powiem w wielkim skrócie, bo to nie będą długie biogramy dla jasności, ale chcę zasygnalizować kilka nazwisk. To są tak mniej więcej lata urodzin 64-67. W drobnych dworkach szlacheckich, przeważnie z rodziców, którzy są już bardzo mocno zorientowani patriotycznie, ten swój patriotyzm religijny bądź niereligijny, tu jest pełna
paleta, tu jest pełna paleta postaw, orientują przede wszystkim na rzeczywiście jakąś formę edukacji w przeświadczeniu, że jest tak źle, bo rzeczywiście próg 63, jak wiecie, i tego powstania styczniowego pogrążył Polskę w rzeczywiście skrajnej nędzy. Jest atmosfera publiczno-społeczna jest fatalna i w tej sytuacji albo trzeba wygrać mimo totalnej cenzury, mimo wszystkich opresji, mimo szkoły rosyjskiej, do której te dzieci chodzą. W autobiografii Marii Curie-Skłodowskiej jest o szkole, tej szkole pierwszego kształcenia, o tej takiej podstawowej szkole, do której trzeba chodzić, w której za każdym, i to są nieprawdopodobne zupełnie historie, ponieważ teraz macie taką Marię Curie, która jest jedną z potencjalnych bohaterek pana Prusa. Tak? To jest jedna z tych młodych dziewczyn. Po prostu przedstawiamy sobie taką dziewczynę, która powiedzmy siedzi sobie w tej koszmarnie trudnej rzeczywistości, w sumie ubogich, już zubożałych bardzo rodziców, matki, która sama zakłada pensję. Matki, która nie radzi sobie z kosztami utrzymania tej pensji, zaczyna bardzo ciężko chorować, do poziomu załamania nerwowego. Wiele z tych kobiet rzeczywiście umierało na nerwy i to nie jest żaden eufemizm, tylko one się rzeczywiście bardzo szybko starzały. To taka trzydziestka wyglądała rzeczywiście na 60-70 czasami. To by nieprawdopodobne historie wyczerpania psychofizycznego. Jej matka szybko umiera. Ta matka jest rzeczywiście matką, która ściąga dzieci do domu, która je uczy, która je po prostu rzeczywiście działa na wszystkich możliwych frontach, jeszcze do tego podejmuje się nauczania dzieci rosyjskich, co grozi w ogóle wywózką, błyska automatyczną, to znaczy tu już nie ma po prostu szansy na ocalenie życia. I ta matka to skądinąd robi i ta dziewczyna, czyli Maria Curie ze swoimi, no wtedy Skłodowska, dorasta ze swoim rodzeństwem w atmosferze, którą my znamy. Ta Maria, którą znamy już z tej biografii przeważnie, wiecie, nie polskiej tylko noblowsko-paryskiej, dorasta rzeczywiście w atmosferze jak z nowelek pozytywistycznych, tylko że jednocześnie ona tej atmosfery w ogóle nie przedstawia w sposób sentymentalny. Może lekko sentymentalizuje córka w biografii, no ale to już może powiedzmy, że córce być może wolno. Natomiast ona sama w korespondencji absolutnie tego nie sentymentalizuje. Ona pisze wyraźnie o tej szkole rosyjskiej, gdzie oni się organizowali rzeczywiście pod groźbą wywalenia, pod groźbą absolutnie zabrania wszystkiego, no rodziców można było wtedy wsadzić z automatu, prawda, albo wywieźć. Za samo to, że na przykład dzieci powiedziały cokolwiek po polsku. Niby to znamy, ale wiecie, że zupełnie inaczej się czyta takie rzeczy, kiedy się czyta to u Żeromskiego, a zupełnie inaczej czyta się to z osobistych zapisków takich osób jak Maria Curie. To jest kompletnie inne wrażenie, ponieważ jednocześnie ta Maria Curie kompletnie nie ma w związku z tym, co jest fantastyczne, zamkniętego horyzontu intelektualnego. Ona zna znakomicie Dostojewskiego na wyrywki, matka jej podtyka tyle potężnej prozy europejskiej, że dziewczyna w wieku 17 lat jest lepiej wykształcona przeciętnie niż my. Co jest po prostu teoretycznie nie do zrobienia w warunkach chałupniczych, a jednak jest do zrobienia. Teraz oto, macie na przykład takie biografie, jak jej osoby, która jest mniej więcej w tym samym wieku co Curie, no może jest starsza od niej o jakieś 2 lata, która się nazywa Sikorska, która znana zresztą z księżniczki urbanowskiej. Księżniczka może niektórym znana jako lektura, daje portret rzeczywiście takiej pani radykałki, która absolutnie w ogóle nie jest żadną taką łagodną panią, jak to by się wydawało, że te wszystkie panie na pensji to musiały być takie, wiecie, takie jakieś powiedzmy subtelne czy łagodne. To jest bardzo ostra osoba. To jest bardzo ostra osoba, która bardzo wyraźnie stawia granice i mówi zresztą o tym, nie w księżniczce urbanowskiej, ale w innym miejscu, że po prostu nie da się absolutnie w ten sposób realizować kultury polskiej, że musimy sobie otwierać umysły, że dziewczyny mają mieć taki sam dostęp do edukacji, a że absolutnie, że to jest podstawowa, pierwsza i podstawowa stawka. Ona prowadzi rzeczywiście przez jakiś czas ten tak zwany Instytut Aleksandryjsko-Maryjski, który teraz mieści się tam, gdzie teraz Sejm mniej więcej stoi, to jest przy Wiejskiej. Tam zresztą był Sejm Odrodzonej Rzeczpospolitej. Ona się uczy na pensji u Krakowowej, którą z kolei inspirowała i wychowywała Klementyna Tańska. Czyli to znaczy Hoffmanowa. To jest krótko mówiąc, tylko wystarczy sobie skonfigurować i o tym, co też jest dla mnie jakoś fascynujące, wystarczy ustawić sobie kilka takich nazwisk, żeby zobaczyć, że sukcesja nauczycielek i wychowanek idzie od średnio biorąc lat 30. nieprzerwanym ciągiem.
I że to są często osoby, które różnią się od siebie, wiecie, w datach urodzenia czasami o ledwie parę lat. Sikorska prowadzi pensję, którą kończy zresztą skądinąd, to znaczy wszczyna w każdym razie założenie też kilku takich placówek i współprowadzi, o które ociera się Maria Curie Skłodowska jako bardzo młoda dziewczyna. Mało tego, to właśnie Sikorska, jeśli sobie dobrze przypominam, a myślę, że dobrze sobie przypominam, jest pierwowzorem i to już a propos też zapinania się, czy takiego wzajemnego przenikania się historii literatury i historii po prostu. Sikorska jest siłaczką. To znaczy, krótko mówiąc, to jest też jeden z takich pierwowzorów, tak jak znajdujemy to u Żeromskiego, i powiedzmy pierwowzorów, kiedy, a może pamiętacie ten fragment, ja mam go przy sobie, ale też nie wiem, czy będę po niego sięgać, ale kiedy macie wspomnienia o Bareckiego, które na tej prowincji w tę siłaczkę, powiedzmy, że próbuje ratować w tej sytuacji zgonnej praktycznie. I on w pewnym momencie wraca do wspomnienia takiej mocnej, silnej dziewczyny, która kiedyś tam, kiedy oni się kształcili, ona przechodziła przez ogród Saski, steczką przecinała ten ogród Saski, była absolutnie, totalnie oddana wyłącznie edukacji, ale w każdym razie tak na to wyglądało, bo kompletnie nawet nie chciała z nim rozmawiać, taka była wciągnięta w to, żeby nadrobić po prostu, wiecie, wszystkie możliwe kursy. Jednocześnie uczestniczyła w tajnych kompletach i w konspiracyjnym nauczaniu. To jest właśnie ta wariatka. To jest właśnie ta wariatka, która potem postanowiła sobie na pensję pojechać, a była zdolniejsza od niego, i tam umiera oczywiście, prawda? Zresztą na tych pensjach, nie na pensjach, przepraszam, na prowincję, czyli pojechała dzieci uczyć, krótko mówiąc, nie? To tym pierwowzorem takiej siłaczki jest osoba świetnie, nie tylko świetnie wykształcona, to jest osoba świetnie urodzona. To znaczy, to jest osoba, która teoretycznie nie musiała tego robić, ona by się utrzymała akurat. To znaczy, w przeciwieństwie do wielu innych, które były ledwo ciepłe, jeśli chodzi o zasoby finansowe, to ona by sobie dała radę w życiu. Natomiast ona nie zamierza sobie dać rady w życiu. Ona po prostu uważa, że są dwie ścieżki. To znaczy jest albo ścieżka totalnego wejścia w naukę, co jest bardzo trudne w tym momencie, albo jest alternatywna ścieżka jeszcze poświęcenia, naprawdę taka ścieżka, która będzie dojrzewała dopiero, bo ona jeszcze w latach 60. nie jest w pełni dostępna. Myślę sobie, że to 70., 80. takiego uświadomienia prerewolucyjnego, czyli radykalizacji politycznej, krótko mówiąc. To jest druga droga dla kobiet. Czyli albo dobijania się do nauki wbrew wszystkim przeciwnościom, w których tak naprawdę formalnie nadziei nie ma. No ale próbujmy, dlaczegoż by nie? Przecież skoro mamy talent, no to w zasadzie dlaczego by nie próbować? Bardzo często wspierali to rodzice, jeśli byli światli, to rzeczywiście ojcowie tych kobiet, to jest książka do napisania. 90% z tych kobiet miało ojców, którzy uważali, że te dziewczyny są pełnowartościowymi obywatelkami, że powinny się kształcić i absolutnie im nie stawiali, w ogóle nie mieli kompleksu na tym tle, w jakimkolwiek aspekcie. To by niesamowite postaci zupełnie. I Sikorskiej, i Curie Skłodowskiej, że już ciągle używam dwojga nazwisk, wtedy Skłodowskiej ten ojciec był, ojciec no, nie dożył jej powrotu do Polski, zresztą bo ona po prostu wyszła za Piotra Curie i nie wróciła. Natomiast to są osobne pomniki, można by było tak to powiedzieć. Siostra Curie Skłodowskiej, postać niesamowita, zaraz zawinę do samej, czy wrócę do samej Skłodowskiej, ale też to jeszcze dopowiem. Biograficznie to mogliście Państwo, ci, którzy zaglądaliście do biografii Ewy Curie, zauważyć, ale to jest rzeczywiście niesamowity przypadek. To znaczy, kiedy umiera najstarsze z dzieci państwa Curie, pozostaje trójka. Trójka jest wybitnie uzdolniona, czy wszyscy są znakomici, ale szczególnie uzdolnione są chyba Bronka i Marysia. No Marysia nadnormatywnie zupełnie, natomiast Bronka bardzo też. One się umawiają jako jeszcze bardzo malutkie dziewczynki. Nawet nie wiadomo do końca, kiedy się umawiają, bo te wspomnienia jakoś przesuwają te granice. Znalazłam kilka sprzecznych danych co do tych ślubów panieńskich, ale nie w wersji, powiedzmy, sentymentalno-romantycznej, tylko w wersji pozytywistycznej. Na czym polegają śluby panieńskie w wersji pozytywistycznej? Otóż na to, że umawiają się dwie dziewczyny na absolutną solidarność co do kształcenia siebie i wyzwolenia swoich zdolności intelektualno-obywatelskich. Krótko mówiąc, nie mając żadnych danych po temu, że im się uda, bo jeszcze za wcześnie, żeby myśleć, że im się cokolwiek powiedzie, mówią sobie tak, my to zrobimy. Mamy pakt,
że niezależnie od tego, która z nas zacznie, doprowadzi do tego, że druga osiągnie wszystkie swoje cele, patrz cele samokształceniowe obywatelskie. Znaczy to są ambicje, to jest bardzo charakterystyczne dla tego typu wychowania, że jedno zakleszcza się z drugim. To znaczy, że nie można myśleć o realizacji intelektualnej zupełnie poza obywatelską i zupełnie poza narodową. To nie jest oczywiście myślenie wąskie, bo to są ludzie, którzy myślą szerokim horyzontem. To znaczy oczywiście dla Curie nie ma w ogóle kolizji, wiecie, między horyzontem światowym a polskim na poziomie deklaracji i zobowiązania. To znaczy dla niej to jest istotne jest to, żeby będąc w tym sensie patriotycznie zobowiązanym w stosunku do swojego narodu, myśleć o nauce jako o czymś, co jest jednocześnie rzeczywiście transferujące nas ponad granicami, ale nie porzuca się w ten sposób swojej tożsamości. No chyba, że ktoś życzy sobie ją porzucić, ale ona nie zamierza. Także ona uważa, że jest, tak by to powiedzieć, to nie jest kolizja, przynajmniej w jej głowie to nie jest kolizja, jako młodej osoby. Wie bardzo dobrze jednocześnie i sobie to uświadamia na raty, że ten ślub panieński nie jest łatwy do zrealizowania. Wyjeżdża Bronisława wcześniej. Bronisława wychodzi za tego swojego męża, który skądinąd później okazuje się na tyle radykałem politycznym, że nie są w stanie wrócić emigracyjnie do królestwa, bo on ma po prostu wilczy bilet najzwyczajniej w świecie i muszą jechać w Galicję. I to jest ten słynny doktor Dłuski, który założył sanatorium w Zakopanem. Ten słynny lekarz to jest właśnie mąż siostry Curie Skłodowskiej. Natomiast Maria czeka kilka lat. Maria nie chce najpierw, to jest bardzo skomplikowany ciąg zdarzeń, kończy edukację na wieku 17 lat, to jest ten próg, w którym wie bardzo dobrze, że w gruncie rzeczy teoretycznie mogłaby próbować ją kontynuować za granicą, ale nie ma takich możliwości. Nie ma też możliwości kontynuowania jej sensownie od pewnego progu tutaj, ale to już nie jest kwestia patriotyczna, jest to najzwyczajniej kwestia tego, że uniwersytet latający, którego ona już jest uczestniczką. Myślę, że to pojęcie uniwersytetu latającego z usłuchania wszystkim nam jest znane. Ja wiedziałam, nie kojarzyłam tego tak silnie z jeszcze jedną biografią kobiecą, o której też powiem w dwóch słowach. Natomiast to, co jest niezwykle dla mnie jakoś też poruszające, to jest to, że to jest absolutna perfekcja samoorganizacji tego ciała. Oczywiście to ciało jest wyłącznie substytuujące uczelnie, które są dostępne mężczyznom wtedy. Nie ma innej rady, to znaczy trzeba, krótko mówiąc, stworzyć tajne nauczanie dla kobiet, bo nie ma formalnej możliwości edukacji akademickiej, takiej stricte po prostu nie ma, tak? I to nie jest kwestia tego nawet, kto by miał tam uczyć. Także ludzie się dzielą na tych, którzy mają ten dostęp i na tych, którzy prowadzą coś na kształt tajnych kompletów. A w tych tajnych kompletach udzielają się wszystkie możliwe sławy pozytywizmu oczywiście. Macie Piotra Chmielowskiego, macie mnóstwo wykładowców tych, którzy prowadzą regularne kursy zwyczajne, tak? I Skłodowska wtedy jeszcze, później Skłodowska Curie oczywiście to na te zajęcia też uczęszcza. Oczywiście chodzi również na te wszystkie tajne komplety i tajne spotkania, o których pisze sobie Żeromski między innymi w Siłaczce i w paru innych tekstach publicystycznych. To jest młodzież, która się właśnie tam spotyka i która właśnie tam rozmawia. Bezpośrednio jeśli chodzi o Uniwersytet Latający, to Uniwersytet Latający został założony przez niejaką panią Szczawińską Dawidową. Dawidowa urodziła się zresztą, to jest w zasadzie niemalże rówieśnica Marii Curie. Przeszła absolutnie tę samą ścieżkę, przez to samo trzecie gimnazjum, przez te same rytmy kształcenia. Wyjeżdżała na wieś, uczyła dzieci, prowadziła z tymi dziećmi również nauczanie potencjalnie skazujące na wywózkę na Sybir, ponieważ jednocześnie się, nie wiem, przygarniała rosyjskie sieroty, uczyło się ich. Uczyło się dzieci polskie również treści zakazanych, czyli treści delikatnie patriotycznych, których nie chciała przepuścić cenzura. One tego wszystkiego uczyły, w związku z tym zawsze były na granicy bycia i niebycia. Opowiadam o tym dlatego, że to naprawdę nie jest tylko retoryka, tylko to są rzeczywiście bardzo twarde dane. I te panie w ogóle nie dyskutowały, czyli stosunkowo mało z tego, co się zorientowałam, podejmowały jakichś takich dyskusji retorycznych na temat emancypacji. Ta emancypacja była bardzo mocno przez nie przeżywana jako wcielany projekt wyrównywania szans.
raczej jako takie coś, co się najzwyczajniej w świecie próbuje przeprowadzić, a nie zastanawia się nad tym od strony, wiecie, nie wiem, polemiki prasowej. Polemiki prasowe, na dobrą sprawę, co bardzo ciekawe, dotyczyły głównie tego pokolenia Orzeszkowej. To oni się, one się żarły, że tak powiem, z jakimiś tam bardziej konserwatywnymi publicystami, to Krakowskiego Czasu, to, czy to jakimiś innymi. Pokolenie lat 60. ma dwa zadania. Przeżyć przede wszystkim. Przy takich warunkach, że kształcenie tak kosztuje, że nawet jeśli się udziela mnóstwa korepetycji w Warszawie, to za uniwersytet latający, który jest składkowy, ledwo można zapłacić. Czyli tak naprawdę ta rama, czy ten grunt jest właśnie taki. Nie da się tego dobrze przeprowadzić. Trzeba mieć bogatych rodziców. Większość rodziców ideowych jest biednych, no bo po prostu więzła gdzieś tam na tej prowincji. Jeszcze do tego próbowała się nie poddawać pewnym tendencjom depatriotycznym. Zującym, powiedzmy, w związku z tym nie ma za dużo pieniędzy. To niestety jest pokoleniowe, że po prostu ta bieda się przenosi. Bieda nieintelektualna, zupełnie jeszcze nieintelektualna. Te intelektualne już doświadcza jakoś pokolenie po 63. Jakoś to takie pokolenie, które rzeczywiście wychowuje się na tej polskiej prowincji i ku przerażeniu na przykład właśnie Skłodowskiej, to pokolenie dzieci, które ona już uczy, to są dzieci, które bardzo często już rzeczywiście bardzo mało czytają. Ona jest jeszcze przyzwyczajona do tego, że w polskim dworku, wiecie, przed tymi wszystkimi, powiedzmy, konsekwencjami powstaniowymi, jeszcze się dużo czyta i dużo uczy, ma się duże księgozbiory przede wszystkim. Bardzo, bardzo rzeczywiście ten czas rosyjskiej szkoły, rosyjskiej cenzury i rosyjskich represji, który rzeczywiście się wtedy przetacza mniej więcej, kiedy Takir jest młodą osobą, szalenie szkodzi tym wszystkim, szalenie szkodzi po prostu zapleczu edukacyjnemu, moralnemu i obywatelskiemu. Szczawińska-Dawidowa w dwóch zdaniach, ona założyła rzeczywiście Uniwersytet Latający. Jeśli kojarzycie pismo radykalne, zresztą to już z czasów nieco późniejszych, znowu tak jak Głos Dawida, no to była jego żona. Oni zresztą zostali osadzeni w 10. pawilonie Cytadeli za niepokorność obywatelską, później zwolnieni ze wszystkiego, z czego tylko można było ich zwolnić. Ona zresztą zmarła rzeczywiście znowu też po załamaniu bardzo ciężkim. Faustyna Mokrzycka, te same roczniki mniej więcej, kobiety urodzone w latach 60. umierające na poziomie mniej więcej 1910-1915 roku. To była cała fala biografii, które były biografiami ludzi absolutnie wybitnie uzdolnionych. Też szkoły, zakładające szkoły, współdziałające z Żeromskim w Nałęczowie. To brzmi wszystko jak takie teoretycznie marotowate, zupełnie nieatrakcyjne w biografie. No wręcz przeciwnie, to były silniejsze kobiety niż wielu mężczyzn. To były kobiety, które ustawiły 90% instytucji po Warszawach, po Galicjach, po tym podobnych. Kobiety, które się radykalizowały politycznie z wiekiem przeważnie, co było naturalnym zupełnie biegiem rzeczy. Te radykalizacje przebiegały w bardzo różne strony. Często PPS-owskie, ale to już by było dość duże uogólnienie. W każdym razie zresztą brała ta Faustyna Mokrzycka udział w nieudanym zamachu na współpracownika generał-gubernatora i tak ją ten zamach załamał, że w rezultacie popełniła samobójstwo. Nie jedna samobójczyni zresztą w tym czasie. Kiri Skłodowska akurat ma zupełnie inną ścieżkę. Do niej dociera w pewnym momencie po iluś latach rzeczywiście nauczania. To jest dobre parę lat, słuchajcie, kiedy ona ten swój talent w pewnym sensie chowa pod korcem, ona się uczy. Uczy się oczywiście francuskiego, czyli doucza się jeszcze. Robi to wszystko po godzinach, siedząc na wsi. W pewnym momencie postanawia wyjechać. Ma te swoje 24 lata. Ciągi dalsze teoretycznie znamy, ale znamy je stosunkowo słabo. Oczywiście nie następuje żadne zerwanie z rodziną. Natomiast następuje jakieś zerwanie z jakąś linią patriotyczno-polską, co jest właśnie takim moim pytaniem, które ja sobie zawsze zadawałam. To znaczy, dlaczego to zostaje odebrane jako na zasadzie tak silnej wolty i tak silnej zdrady? Dlaczego to jest dość często tak komentowane, bądź dlaczego przede wszystkim ona, która realizuje, nie zrywając zupełnie nijak z polską tożsamością, realizuje zresztą ten już triumfalny później pochód, bo ona stosunkowo szybko wychodzi, no to macie to we wszelkich możliwych biografiach, bardzo szybko wychodzi na gwiazdę środowiska naukowego. Jest zresztą, też nie jest to droga usłana różami,
czasami z tej prostej przyczyny, chociażby, że też nie, też to zmaskulinizowane bardzo środowisko, męskie środowisko naukowe francuskie też nie radzi sobie tak łatwo, szybko z obecnością kobiety. Ostatecznie ta obecność zostaje uznana, zresztą jest to tak naprawdę jedyna osoba, która w tych dwóch dziedzinach, kobieta, która dostaje Nobla, wiecie, takiego Nobla, to znaczy dostaje Nobla najpierw za badania nad wiadomymi radio i tak dalej pierwiastkami, później jeszcze przecież za działania jednocześnie w chemii i w fizyce, czyli jakby macie dwie dziedziny naraz, to jest w ogóle nie do ogarnięcia było dla naukowców tego czasu. Jest to jednocześnie osoba, która nigdy nie dostaje polskiego obywatelstwa po tym wyjeździe. Jest zawsze absolutna odmowa obecności. Teraz ten fragment, który ja sobie zaznaczyłam w emigracji zdolności, do którego na moment przeskoczę, fragment, który, no myślę, że sobie, że Państwo do niego zaglądaliście, to będziecie wiedzieć, o czym ja tutaj czytam. Natomiast malutki kawałek, żeby nie był to długi cytat, bo w zasadzie można by było całość. Przysługi oddawane całej ludzkości, rzecz to arcypiękna i czołem przed nią, ilekroć się zdarzy. Ale zdarza się bardzo rzadko i właśnie najrzadziej pełnią ją uciekinierzy od tej cząstki ludzkości, której są krwią krwi i kością kości. Choćby dlatego, że posiadać muszą najmniej tego szpiku, tego nervus rerum wszelkich dzieł wielkich, którym jest zdolność kochania i wytrwania. Tutaj kolejny fragment. To służenie całej ludzkości przypomina mi zawsze bohaterkę jednej z powieści Dickensa, której znojem i atramentem oblana zagrzebywała się w korespondencji mającej na celu poprawę losu małych murzynków afrykańskich, a tymczasem jej własne dzieci gryzły z głodu surowe rzepy i tłukły sobie nosy, zlatując ze wszystkich schodów. Szerokie zamysły tytanów naszych o służeniu ludzkości, no jest to niestety aluzyjny tekst moim zdaniem w tych partiach, dlatego te partie czytam, naszych o służeniu ludzkości prędzej czy później kurczą się w niezmiernie treściwe ego sum, krótko mówiąc egotyczne, prawda, jeżeli nawet od razu dwom tym malutkim słówkom za imponującą maskę nie służyły. W najlepszym razie mogą oni na szerokim świecie zbudować most prześliczny, podnieść kulturę leśną, napisać dobrą książkę, odkryć w powietrzu jeden pierwiastek więcej, akurat nad radonem badania trwały wtedy, kiedy ten tekst został ogłoszony, odkryć w powietrzu jeden pierwiastek więcej, ale czy przez to w zupełności już spłacą dług należny światu za większy od innych posag wzięty od natury? No większy od innych posag wzięty od natury jest oczywiście zdolnościami ponad miarę. Tych zdolności ponad miarę kilka osób ma. Jest biografia stosunkowo mało znana u nas z osoby, z którą się Curie poznała. Już Curie mówię, to czy Skłodowska Curie, ale to jest już oczywiście znacznie późniejszy etap. Osoby urodzonej w latach, dokładnie bodaj w roku 50 jeszcze to sprawdzam, tak. To jest Sofia Kowalewska się tak nazywa. Sofia Kowalewska była polskiego pochodzenia, wybitną matematyczką, z domu Krukowską zresztą, żoną paleontologa, który ją w pewnym momencie, to było białe małżeństwo czysto kontraktowe, takich małżeństw czysto kontraktowych trochę wtedy było. Nie były to nie był cynizm z poziomu prywatnego, to była najzwyczajniej w świecie furtka dla wybitnie uzdolnionych kobiet, które ci mężczyźni społecznicy decydowali się wziąć na hol, krótko mówiąc. To był tego typu kontrakt, także to słowo kontrakt, tego słowa kontrakt nie używam w takich kategoriach negatywnych, tylko takich deskrypcyjnych, powiedzmy. Małżeństwa, które decydują się być razem tylko i wyłącznie dlatego, że to mężczyzna może się wyprowadzić, a ta uzdolniona żona może wyprowadzić się razem z nim i próbować podejmować jakieś studia. Kowalewska była osobą, której talentu tak znienawidził Nobel, że między innymi to jest taka rzecz, którą wyczytałam w paru źródłach. Brzmi jak anegdota, ale ponieważ pojawiła się w paru źródłach, trzeba by to było jeszcze porządnie weryfikować, dlatego opowiadam to tylko, wiecie, z przymrużeniem oka. Ale trafiałam na to parokrotnie, interesując się nią przez krótki czas, bo wybitnie uzdolniona w wielu dziedzinach absolutnie osoba. No matematyczka światowej klasy absolutnie, osoba, która dostała doktorat z matematyki na tej samej zasadzie, co Stefan Banach. Na zasadzie in absentia. No, Stefan Banach po prostu na oczach paru ludzi rozwiązał takie tam twierdzenie,
wrażenia, że mu dali chociaż w ogóle takich dwóch profesorów. Wtedy były takie praktyki. Znaczy były, w XIX wiek widział i przełom XIX-XX praktyki, których my dzisiaj nie znamy. To znaczy takie praktyki, że jeśli się udowodniło w naukach ścisłych absolutną wybitność badań, a jednocześnie nie było uprzedzeń co do tego, że na przykład jeszcze to robi kobieta, bo to wiecie, to jeszcze są dwa progi do przeskoczenia wtedy, można było dostać doktorat bez w ogóle ukończenia studiów, których nie wolno było ukończyć, ponieważ nie wolno było kobietom studiować. Kowalewska wyjeżdża, Sofia Kowalewska wyjeżdża rzeczywiście z mężem do Berlina. W Berlinie chodzi jako wolny słuchacz, który musi się nie za dużo pokazywać, bo wtedy już zaczynają zwracać uwagę, że chodzi na zajęcia kobieta. Studiuje matematykę, z matematyki rozwiązuje wszystkie najważniejsze twierdzenia matematyczne tego czasu, nie mając potem teoretycznie żadnych podstaw. Wysyła jakiemuś, teraz nie pamiętam, żeby było zabawniej, nie zanotowałam sobie tego nazwiska, ale pamiętałam jeszcze niedawno, profesorowi swoje twierdzenia, krótko mówiąc, swoje rozwiązania i swoje badania. On przeforsowuje to, że dostaje doktorat, chociaż jest osobą, której formalnie nie było na żadnej uczelni ani przez 5 minut. Kowalewska zresztą później też zostaje w Niemczech odrzucona. Do Polski w ogóle nie ma co jechać, zwłaszcza, że ona się tam urodziła się w Rosji. To czy pochodzenia polskiego, ale to jest niemożliwy transfer kulturalny. To nie da się przebić tych granic. Łatwiej jest trafić do Niemiec niż w tym momencie do Polski. W związku z tym ostatecznie jedzie do Szwecji. W tej Szwecji niedługo później zresztą umiera, bo powietrze szwedzkie jej nie służy, ale zanim umrze, dostaje cały wydział. Jest szefową badań absolutną wtedy, znaczy robi totalną karierę w Sztokholmie. A cała dygresja o Noblu sprowadza się do tego, że Nobel, który uważał, że po prostu jest to dziwaczka i do tego, że jest nadmiernie genialna, po prostu nie chciał, żeby nagrodę ktokolwiek dostał z matematyki. Bo po prostu wiadomo było, że ona ją dostanie. Znaczy nie miał na to nie miał cierpliwości. To by było za dużo, krótko mówiąc, tak? Pewne rzeczy my jesteśmy w stanie przeforsować, ale pewnych rzeczy już nie jesteśmy w stanie przepuścić. Natomiast to wracając jeszcze do Skłodowskiej na chwilę. Mówiłam o tym wczesnym etapie. To jest bardzo interesujący etap rzeczywiście między tym 17, 20, którymś rokiem życia, zanim ona wyjedzie do Francji. Ona prowadzi ze sobą bardzo wiele takich rozrachunków, bo to jest trudna decyzja. Trudna decyzja zostawienia, czy po jakoś rozstawania się z ojcem, który jest mężczyzną jej życia w znacznej mierze, a jednocześnie jest osobą coraz słabszą, coraz bardziej jakoś i chorą i podłamaną, ale to nie jest jeden z powodów. Drugim powodem tak naprawdę jest też to, że ona się ciągle rzeczywiście zastanawia nad tym, o czym pisze Orzeszkowa, mimo wszystko. To znaczy w niej bardzo mocno siedzi kwestia tego rozrachunku, czy ja się tutaj bardziej nie przydam. Przeżywa rzeczywiście nieudany bardzo nieudany związek z synem ludzi, u których pracuje. Pracuje na pensji, uczy ich dzieci. Ta pensja to jest, wiecie, taka pensja typowo, taka pensja cukrownicza, bo to takie wielkie, wielkie zakłady cukrownicze. Ludzie to w jakimś totalnym majątku. Ten syn zresztą zrobił małą karierę naukową. Jednocześnie miał ciągle wątpliwości co do tej Skłodowskiej, bo ona taka za słabo urodzona. Taka, wiecie, biografia trendowatej niż główny. Na zasadzie syn się zakochał, ale rodzice mówią, to jest jakiś, wiesz, to jakaś tam nauczycielka taka, wiesz, nie, to w ogóle nie, to nie jest człowiek dla nas, ty to jesteś poważny, jesteś poważny człowiek, to nie, a tutaj nie. Krótko mówiąc, ona jest tym skrajnie upokorzona, tylko Susan Quinn, ponieważ jest biografką, to córka w ogóle nie przytacza tego typu kwestii. To jest wygumkowane są różne związki matki zupełnie. Natomiast matka nie miała prawa mieć tych romansów. Natomiast Quinn oczywiście o tym pisze i Quinn przytacza wściekły list Marii. Wściekły list, który mówi, nikt mnie nie będzie upokarzać intelektualnie. Ja to w wielkim skrócie, bo miałam go zacytować, ale oczywiście za długo już i tak gadam, więc nie, może nie za długo gadam, ale jakbym zaczęła to cytować, to już bym za długo gadała. W każdym razie list jest strasznie buńczuczny i list mówi mniej więcej tyle. Z moim poziomem wiedzy to nie o to, nie chodzi już o sam związek, bo związek jest związkiem, ona przyjmuje do wiadomości, że to się nie uda. Boli ją to. Natomiast ona mówi nie po to, my wszystkie męczymy się tak bardzo, tak totalnie,
żeby można mi było powiedzieć, że kobiety nic nie potrafią, że kobiety nic nie rozumieją, że teraz ta polska prowincja, która łazi, tańczy, bo to tam i ona wtedy się odnosi do paru różnych polskich prowincji, ale to już zostawmy kwestię, gdzie dokładnie. Natomiast ona mówi tak, przecież to jest wszystko beznadziejne. Tylu ludzi poniosło jakieś bardzo określone koszta kształcenia, żeby można mi było później mówić, że dziewczyna się nadaje tylko i wyłącznie do tego, żeby, wiecie, mieć status niżej Marty Orzeszkowej, tak? To znaczy, żeby tylko coś tam na pianinie brzdąknąć. Ja się nie do tego wychowywałam, nie po to moi rodzice ponieśli takie koszta. Proszę mnie, nie powiem, co zrobić, tak? Już nie będziemy niecenzuralni. I ten tekst buntu jest bardzo, bardzo, bardzo ostry. Także to jest rzeczywiście zerwanie bardzo silne, myślę. To znaczy ten romans, jakby to powiedzieć, ten nieudany związek w znacznej mierze ją wyeksportował również, znaczy zerwał pewne więzi, ten pakt kulturalny, w którym się okazuje, drodzy Państwo, że bardzo trudno tutaj przeprowadzić, i to jest właśnie taki problem, który jest takim problemem zapalnym, myślę, kiedy myśli się o pozytywizmie ogólnie i o projektach emancypacyjnych. Że do pewnego poziomu te projekty emancypacyjne się doprowadza. Doprowadza się je do takiego poziomu, który mniej więcej zarysowuje się w Marcie Orzeszkowej. Nie we wszystkich tekstach Orzeszkowej, w Marcie. To znaczy mianowicie takim, że się wie, że te kobiety powinny mieć jakieś minimalne zdolności, że powinny mieć jakieś, no jakiś podstawowy sznyt, że powinny umieć grać na pianinie, że powinny trochę po francusku i tak dalej. Potem oczywiście jest kwestia tego, że wskutek tego otwarcia i mówienia o emancypacji, pisze o niej Prus, pisze o niej Kraszewski, pisze o niej, nie zawsze się zgadzają, ale już teraz wymieniam te nazwiska już bez kwestii, czy się zgadzają, czy nie. Oni doprowadzają raptem do tego, że się zaczyna ruch silniejszy kształcenia kobiet jednak, no bo nie można sobie tego odpuścić. Trzeba dać tym dziewczynom jakieś zatrudnienie, ale też trzeba wychowywać świadomych obywateli, prawda? I nie można kobietom odmówić szans na edukację. Skutkiem tego jest bardzo dużo absolwentek, tych co prawda słabszych form może nauczania, bo trochę to nauczanie dla kobiet było jednak zredukowane. I pensje nie miały bardzo często pełnej oferty edukacyjnej. Uniwersytet latający nie był jednak przy wszystkich wysiłkach zupełnie pełnowymiarową jakąś edukacją, chociaż przecież on przez ileś tych lat potworzył no ileś tysięcy absolwentek przecież, tak? To była potężna maszyna wbrew pozorom. To nie jest tak, że to parę osób skończyło. To było dużo absolwentów, naprawdę. Także to było zjawisko dość masowe. Latający dlatego, że się, wiecie, zmienia permanentnie miejsce, chociażby po to, żeby cenzura za człowiekiem nie nadążyła. To jest to latającość kursów, prawda, w praktyce. Natomiast okazuje się, że przy wybitnych talentach takich jak Maria Skłodowska zaczyna rysować się problem od drugiej strony. Mianowicie, że ten projekt emancypacyjny zaczyna budzić pewien niepokój. Wcale nie jest łatwo dostosować się do niego intelektualnie Prusowi, który do pewnego poziomu oczywiście, tak jak mówię, te podstawowe wdrożenie kobiety w rolę nauczycielską, wychowawczą, taką, wiecie, taką Martę, tylko taką Martę, co sobie trochę lepiej poradzi, jeśli mąż jej umrze. Ale dalej, rolę dość anonimowej edukatorki, jest wszystko w porządku. Kiedy natomiast kobieta zaczyna mieć roszczenia do pełnoprawnych pozycji. I nie mówię tutaj o kwestie nawet obyczajowo, kwestie czysto intelektualne. One strasznie były na te kwestie intelektualne. Nie tylko pani Skłodowska, wszystkie nazwiska, które ja tu przed chwilą wymieniłam, jeszcze kilkadziesiąt innych, nie? Nie tylko i ta Kowalewska, i ta Dawidowa, i ta Morzycka. One są bohaterkami w ogóle bardzo wielu tekstów literackich. Ja wam przytoczyłam tylko Siłaczkę Żeromskiego, ale tutaj proszę mi wierzyć, że to jest kilkanaście przypadków. To nie jestem w stanie, musiałabym mieć teraz listę, żeby ją szybko przeczytać, ale tak jak to sprawdzałam, to rzeczywiście jest mnóstwo. Już abstrahując od tego, że oczywiście pensja pani Later ma takie dwa bardzo konkretne zahaczenia na mapie Warszawy. Prawdopodobnie nawet jest naszą sąsiadką, jakby to powiedzieć, tylko to jest na Brackiej, prawda? To się mieściła ta pensja Czarnockiej. Alternatywnie jeszcze podaje się jeszcze jedno miejsce, którym w tej chwili się jakby w pewnym momencie było później gimnazjum Żmichowskiej. Tak czy owak, to jest bardzo konkretna mapa Warszawy. Prus poznaje te panie, które tam uczą. Prus poznaje niektóre osoby, które tam siedzą w internatach, bo w pensjach można się było uczyć i na tej zasadzie, że się tam po prostu siedziało w internacie i rzeczywiście nauczało, będąc regularnym, zamieszkującym pensję i na dochodzonego. To były dwie formuły. Natomiast dla Prusa, Prus też sobie
w przeciwieństwie do paru innych kasusów, z tego co ja byłam w stanie sobie sprawdzić, bo ja nie będę się upierać na 100%, bo musiałabym przejrzeć wszystkie, na przykład, nie wiem, kroniki, a nie tylko ważką część, tak jak to robiłam. Nikt z tego starego pokolenia pozytywistów, które na początku lat 70. mówi otwierać, otwierać, im bardziej otwarty umysł, tym lepiej, nie jest w stanie przyswoić Skłodowskiej. Nikt. I kilku jeszcze innych osób, które rzeczywiście zrobiły tak potężny skok, powiedzmy, nie tylko karierowy, skok mentalny. Przy czym te osoby z perspektywy własnej nie mają problemu z polskością. Tylko problem jest, jakby to powiedzieć, z definicją samej emancypacji. Tego, dlaczego to było takie trudne. Ja się zastanawiałam na przykład nad tym Prusem. Prusem, który przecież opisuje, już zaraz za parę minut kończę. A to i tak nie jest to, co chciałam być może powiedzieć, ale przynajmniej część z tego, co chciałam powiedzieć. Prus przecież pisze te emancypantki, jak wiecie Państwo wszyscy, którzy mniej więcej to pamiętacie, z tą panią Later, prawda, w roli głównej, której też się nie udaje, w roli głównej na początku książki, bo później jest Madzia Brzeska. Skądinąd te wszystkie osoby, które wymieniałam, ocierały się o te pensje i były zupełnie innego typu osobowościami niż Madzia Brzeska. Znaczy w ogóle Prus miał też do czynienia z osobami o znacznie silniejszej, jakby to powiedzieć, silniejszych już wykształceniem retorycznym niż on sam. Już miał do czynienia. Nie ma tych portretów tych kobiet. W jego pisarstwie nie ma. U Żeromskiego już są. U Prusa nie. Żeromski się już w to jakby wchodzi w to intelektualnie jakoś, a Prus nie bardzo. Natomiast rzeczywiście ten obraz tej emancypacji, którą my znamy z perspektywy, wiecie, tych wyświechtanych haseł, tego takiego, trudno to nawet nazwać jakimś wczesnym feminizowaniem, ale tych haseł, tej pani Howard, prawda, która to się noca pierze, że ona tutaj nie chce tych mężczyzn, a później się okazuje, że byle tylko ktoś się pojawi, to ona już chce i się okazuje, że żadna z niej emancypantka. Tej Madzi zagubionej w tym światopoglądzie, jak nie jednym, to drugim, nie odnajdującej się w tym swoim, na tej swojej prowincji, ale też jak się okazuje, jak się pojawią jakieś prymitywno-materialistyczne poglądy, to ona też trochę się do nich przyklei, potem znowu od nich odskakuje. Nie jest w stanie sobie do końca z tym poradzić. Natomiast Prus nie daje, mniej daje. Może można by było ostatecznie dywagować, że niektóre te portrety, nie wiem, takich kobiet silnych jak w Lalce, ale to są zupełnie inne portrety, bardziej obyczajowo-społeczne jednak niż portrety intelektualistek. Tego tu nie ma. Jest natomiast jeden tekst Orzeszkowej, który się nazywa bodaj Panna Antonina. Jestem tego prawie pewna, a teraz sobie tego zlustrowałam sobie tego głowy przed przyjściem do Państwa, czy to, no także no, na 99% nazywa się Panna Antonina. To jest mały tekst prozatorski, to na takie jakieś, powiedzmy, ileś stron, takie poszerzona mała proza, no. I to jest rzeczywiście o kimś takim, kto się kształci, kto rzeczywiście bardzo uwierzył w ten projekt emancypacyjny, kto ostatecznie nie realizuje się życiowo kompletnie. Panna Antonina to jest troszkę odpowiednik Marii Skłodowskiej, która nie wyjechała do Francji. To jest wybitnie uzdolniona kobieta, znaczy wybitnie, jest dobra intelektualnie, ma tak na dobrą sprawę, jest mniej więcej, z grubsza biorąc w moim wieku, a może jest nawet młodsza, jest absolutną staruszką, zniszczoną kompletnie, jest osobą zniszczoną kompletnie przez wszystkie troski, niedostatki materialne i przez wszystkie tego typu rzeczy, widzi mieliznę tego projektu emancypowania kobiet, ale nie do końca. To znaczy takiej sytuacji, w której popchnięto mnóstwo dziewczyn do szkół, do pensji. Większość kończy te pensje. Kończy te pensje jako trochę niedokształcone. Nie wiadomo, co z nimi zrobić. Ani to mają wracać na te prowincje. Na tej prowincji bardzo szybko zapominają, czego się w ogóle nauczyły, albo poświęcają się do poziomu utraty zdrowia i niemalże życia, nauczaniu często konspiracyjnemu, za które idą siedzieć, bądź cokolwiek podobne. Krótko mówiąc, są to biografie złamane. I tutaj to jest bardzo charakterystyczne, tutaj nie ma w ogóle, to jest dość werystyczne, powiedziałabym. W tonie jest, co prawda rozpoznajecie Orzeszkową po stylu, ale w tonie jest napisane troszkę tak, jakby to wam literatura francuska dała, takie mopasantowskie trochę w tonie. Jest po prostu dość realistycznie nakreślony wizerunek osoby, która dalej wierzy w to, co wierzy.
dalej absolutnie ma jakieś nadzieje, tylko te nadzieje są, jakby to powiedzieć, ponadjednostkowe, bo jednostkowych już w zasadzie ma mało. Jeszcze do tego musiała pożegnać się z nadziejami na realizację osobistą. No trochę takie biografie żeromskie, nie? Tylko napisana właśnie przez Orzeszkową. Ja sobie to uświadomiłam, że tak jak Orzeszkowa to ustawia, i zresztą myślę, że ten tekst, bo wtedy bardzo namiętnie czytała w pewnych różnych latach, znaczy mamy świadectwo biograficzno-korespondencyjne, Maria Skłodowska, takich pisarzy jak Orzeszkowa. Ona myślę, że panna Antonina czytała na pewno, bo to były ważne wtedy drukowane teksty. Musiała się odbić w tym zwierciadle. Nie mówię, że krzywym, nie mówię, że prostym, ale jakoś musiała się odbić. Znaczy to było dla niej bardzo, to był rzeczywiście ten ból, wiecie, tego odbijania się, czyli niemożności przejścia przez wyskoczenia ponad pewien sufit, tak? Czy taka sytuacja, w której jeśli się godzicie na zatrzymanie w edukacji na pewnym poziomie, resztę już sami nadrabiacie, co jest szalenie trudne pod każdym względem, trafiacie rzeczywiście na, no uczycie dzieci, te dzieci bardzo często nie chcą się uczyć. Nierzadko się zdarza, że na przykład wtedy w wielu tych dworach, na przykład mężczyźni brali sobie za żony francuskie, ale właśnie takie francuski, takie słabo, nie wiem, jakieś tancerki, jakieś takie właśnie osoby, które były kompletnie przyzwoicie wyglądające, kompletnie nieintelektualne, one by trochę uczyły francuskiego. Ze wspomnień tu między innymi Dawidową bym mogła wyciągnąć, jakbym miała, jeszcze gadała dłużej, natomiast z takich świadectw iluś naprawdę wykształconych kobiet Polek, siedzących na tych pensjach prowincjonalnych, to one są upokarzane przez te kobiety bardzo często. Na zasadzie ty, kim ty jesteś, prawda? Ty jesteś jakąś nauczycielką, prawda? Jesteś nikim, nie masz się w co ubrać, nie masz w ogóle żadnej szansy, co w przypadku takiej Skłodowskiej jest bardzo poważnym dylematem. Bo wiecie, że nie ma szansy, to czy, powiedzmy to sobie wprost. Umiarkowanie lojalne jest oczywiście. Opinia wydawana w 99 przez Lutosławskiego mniej, bo Lutosławski zaczyna tę emigrację zdolności. Orzeszkowa jest głosem uzupełniającym w pewnym sensie. Umiarkowanie lojalne jest wygłoszona w 99 opinia wobec naukowca, zwłaszcza płci żeńskiej, ale w ogóle naukowca, który wyniósł się z kraju, naprawdę nie było szansy na zrobienie tych badań tutaj. Znaczy na realizację tutaj tego typu zdolności, jakie miała Skłodowska. To nie jest żadna kwestia wartościowania, kto jest tutaj lepszy czy gorszy. Jest to po prostu kwestia danych no, faktycznych. To znaczy tylko w tych realiach, które były lepiej dofinansowane, dało się przeprowadzić pewnego typu badania, które doprowadziły bardzo szybko do określonych odkryć. Okazało się, że rzeczywiście Skłodowska miała rację, upierając się przy sobie, co szczerze mówiąc przy tym poziomie zopresjonowania psychicznego, w jakim ona już wtedy była, uparcie się przy sobie, to była już rzecz, to były niesamowicie twarde kobiety, to jest niewiarygodnie, to znaczy my na dobrą sprawę nie mamy. Lepiej jest, jeśli chodzi o świadectwa tego czasu, często czytać nie prozę pozytywistyczną, tylko czytać niektóre korespondencje, niektóre fragmenty, niektóre dzienniki, niektóre zeznania, a najlepiej to czasami nawet protokoły zeznań. I serio wtedy dopiero widać, że to są osoby z żelaza. Znaczy tego nie widać w nowelkach pozytywistycznych, bo one są ustawione albo w takiej retoryce, która to siłą rzeczy spuszcza, tak samo nawet jak biografia Ewy Curie, tak? To jest po prostu, tu ostatni cytat na zakończenie, jeden dosłownie będzie, bo już nie chcę też Państwa tutaj przetrzymywać. Natomiast naprawdę to były biografie w sumie niezniszczalne na tym poziomie upierania się przy realizacji i realizacji nauczania. Bo to, co robiła Curie, wiecie, przenosząc się z pensji na pensję, czyli jeszcze Skłodowska wtedy jako młoda dziewczyna, 18-letnia na przykład, tak? Jak macie 17-latki zapisy z lektur w iluś językach już popełnianych prozy europejskiej, a potem ta dziewczyna mająca, nie wiem, lat 18 na przykład siedzi z wielkim samozaparciem, uczy wam dzieci, tak? Wiejskie dzieci, które mają naprawdę to niestety gdzieś, co ona robi, nie wszystkie, ale bardzo często nie chcą się uczyć, tak? A ona musi to wyrobić, bo musi na przykład, nie wiem, trzeba utrzymać siostrę we Francji, która zdecydowała się być lekarką i rzeczywiście doprowadziła do tego, że nią została tam, prawda, bo tam mogła skończyć studia i jednocześnie trzeba zrealizować jeszcze jakoś siebie. Tutaj jest taka króciutka scena napisana przez Ewę, więc jej charakterystycznym, takim gładkim i właśnie takim trochę w porównaniu z korespondencją Marii Curie pieszczotliwym stylu, no ale dobrze. Teraz kolejna mania. Mania, która się rekrutuje do tego, żeby, wiecie, bezpośrednio po skończeniu gimnazjum być nauczycielką.
Teraz kolej na Manię, nagle onieśmieloną, prawie drżącą. Stanąwszy przed malutkim biureczkiem w gabinecie kierowniczki biura, nerwowo ściska w dłoni swoje dokumenty i ze źle tajoną tremą patrzy na twarz starszej otyłej pani, która wydaje się jej groźną, choć jest tylko obojętna. Czego pani sobie życzy? Szukam posady nauczycielki domowej. Ma pani referencję? Tak, już dawałam lekcję. Proszę, to moje świadectwo, to dyplom gimnazjalny. Wzrok pani zaczyna zdradzać coś w rodzaju zainteresowania. Pani naprawdę zna dobrze francuski, rosyjski, niemiecki, angielski? Tak, proszę pani. Angielski cokolwiek gorzej, ale mogę się podjąć też nauki innych przedmiotów. Ja skończyłam gimnazjum ze złotym medalem. Ach tak, a jakie są pani wymagania? 400 rubli rocznie i utrzymanie. To nie jest dużo. 400 rubli, powtarza pani od niechcenia. A, zaraz czytam. Czym zajmują się pani rodzice? Ojciec jest nauczycielem gimnazjalnym. Dobrze, zasięgnę informacji. Może być, że będę coś miała dla pani. Tylko jeszcze jedno. Ile pani ma lat? 17. Ale ja już wkrótce skończę 18. Pani zapisuje w wielkiej księdze starannym, równym pismem Maria Skłodowska, dobre świadectwa, matura gimnazjalna, języki obce, szuka posady nauczycielki domowej, 400 rubli utrzymanie. Po czym zwraca pani papiery, dziękuję pani za wiadomie, jeżeli się trafi coś odpowiedniego. Oczywiście Maria Skłodowska jest już na etapie de facto mentalnego ukończenia studiów we Francji, prawda, jeśli chodzi o nauki ścisłe. I to jest właśnie, to, co stoi za Martą, za emancypantkami, tylko jednocześnie, co jest dla mnie właśnie jakimś zagadnieniem, z którym ja się mierzę, to jest właśnie to zagadnienie, że to pokolenie, które otworzyło, które ma wielkie zasługi w otwieraniu tego, czyli to powiedzmy ogólnie bardzo przy wszystkich różnicach w dacie urodzenia, które jakieś są, Prusa, Sienkiewicza i różnice światopoglądowych, Sienkiewicza, Orzeszkowej, prawda, i tak dalej, że to pokolenie jednocześnie nie do końca było w stanie przetworzyć ostatecznie w przypadku takich no już wybitnych osób, powiedzmy, nie, kończących ten uniwersytet latający, a to 20 lat w końcu było na edukacji na naszych ziemiach, nie są do końca w stanie przetworzyć sobie rzeczywiście kasusów takich osób, nie, takich już tak wybitnych. Ja wiem, że takich osób w każdym narodzie jest niewiele, ale naprawdę z wyznań Marii Curie Skłodowskiej wtedy popełnianych na różnych etapach jej biografii, jej było z tym ciężko. Znaczy, to nie była osoba, wbrew być może wyobrażeniom tych, którzy zobaczyli za nią tylko jakąś tam, nie wiem, smugę zostawioną przez wszystkie pociągi dalekobieżne. Wbrew tym wyobrażeniom ona nie miała dobrze zamkniętego rachunku takiego psychoemocjonalnego z tym, że to, co zostawiła po sobie tutaj, uważają za osobę kontrowersyjną. I nie mówię o romansach bynajmniej, bo te romanse często były nie do końca uświadomione i jeśli robiły skandale, to bardziej we Francji niż w Polsce. Rzeczywiście robiły, ona miała z tym problemy. Natomiast no to już oczywiście po śmierci jej męża, który jak wiecie w pewnym momencie dość szybko stosunkowo mu się zmarło, ona już później prowadziła badania sama. Ale no, jednym słowem to już jest jakby koniec takiego mojego przy was namysłu. Nie mam na te pytania o z jednej strony sukces, z drugiej strony krach tego projektu emancypacyjnego. O to otwarcie, które pozwoliło na istnienie Uniwersytetu Latającego. A pamiętajmy, że później to było Towarzystwo Naukowe, później to była Wolna Wszechnica. Te wszystkie projekty uratowały wiele talentów. Pokolenie Marii Curie Skłodowskiej czy Marii Skłodowskiej, które chodziło na Uniwersytetów Latających, chodziło również na tajne komplety. Z tych tajnych kompletów wzięły się etosy i lewicy, i nie tylko lewicy. Wzięły się te wszystkie rzeczy, które upisuje taki Cywiński, wzięły się po prostu te etosy inteligenckie. To oni je wykuwali, bo rzeczywiście w przeciwieństwie do pokolenia lat 40., to już często są naprawdę rewolucjonistki te urodzone w latach 60. i na progu 70. Czyli młodsze od znanych nam powieściopisarek pozytywistycznych o dobre kilkanaście, 20 lat. Skutek tego jest taki, że ostatecznie jak się stanęło, mówiąc, to nie było powiedzenie Orzeszkowej, ale ktoś sobie kiedyś zażartował z tekstu Orzeszkowej i powiedział, że jak się z tych czterech nóg takich, wiecie, nauczycielskich, takich upokorzonych, takich zbitych, takich pokancerowanych, spróbuje wstać na dwie nogi,
i być kobietą, to się raptem okazuje, że nie wiadomo, czyśmy słusznie wyzwolili te demony emancypacji. A może trzeba było je tak robić słabiej, inaczej, żeby się na przykład okazało, że dajmy na to nie ma takich pretensji do samorozwoju, do takiego samorozwoju, jaki był udziałem Skłodowskiej na przykład. A no Skłodowska była wybitnym talentem, ale poza nią było jeszcze kilkadziesiąt talentów, trochę słabszych, ale też wybitnych. I tym talentom też się odmawia często prawa do współobecności w tej wspólnocie. No i pytanie właśnie dlaczego? Takie pytanie, które sobie zadaję. Chciałam się z tym pytaniem jakby do Państwa udać i tym pytaniem się z Wami podzielić po prostu. Bardzo, bardzo dziękujemy za to pytanie, te liczne pytania. Mam wrażenie, że one przynajmniej we mnie osobiście dosyć mocno zagrały. Wydaje mi się, że one nas wszystkich jakoś inspirują do ciągów dalszych, do debaty, do dyskusji. I do takiej dyskusji chciałbym zaprosić po 15-10 minutach przerwy na herbatę, kawę, przewietrzenie głowy i zapytajmy właśnie o te demony emancypacji i edukacji. Dobrze, wracamy w drugiej części. Mam nadzieję, że ta dyskusja, ta część będzie wielkim zaproszeniem do dyskusji, bo no to pytanie, to prelekcja, pytanie jakby zwracał, mam wrażenie, że dotyka, ma tę jakby niesamowitą właściwość, że z litery historii, którą każdy z nas jakoś zna, robi coś osobistego, znaczy, że stawka staje się jakoś zupełnie dramatyczna. I tym bardziej to jest jakoś przejmujące, kiedy sobie pomyślimy o tym w kontekście tytułu dzisiejszego spotkania, to znaczy mowa jest o emigracji zdolności. I wprost to ten tytuł w jakimś sensie dehumanizuje nosicieli zdolności. To znaczy w tym tekście Orzeszkowej mamy taki ton, jakby właśnie te zdolności były jakimś kapitałem narodowym, artystycznym, takim należącym do wspólnoty, ale nie widzimy, przynajmniej w pierwszej chwili, osób, które za tym stoją. Znaczy jest jakieś dobro, i to dobro jest społeczne, narodowe, powinno być jakoś współdzielone, oddane w służbie. No właśnie, czy nie ma takiego zagrożenia, że będziemy myśleć o tych osobach, porwanych biografiach, przede wszystkim jako kapitale? Tak, tak. Znaczy tutaj jest rzeczywiście, już myślałam o tym, oczywiście domyślacie się Państwo, że jakby takim pierwszym momentem, w którym ja się zderzyłam jeszcze studencko z tym tekstem Orzeszkowej, to nie będzie dłuższej historii, to tylko wzmianka, jest oczywiście kwestia Konrada, bo rzecz jasna on się pojawia wtedy w związku z Józefem Konradem, który jest tym głównym wywołanym oczywiście tutaj. Ona zresztą wyraźnie daje taką niby mały przypis, że no jeszcze ostatecznie rozumiem w sprawach nauki, natomiast już gorzej z literaturą, zwłaszcza, że no gorzej wiadomo z różnych powodów. To jest tekst trochę smutny, fragmentami był dla mnie w lekturze i nadal jest. Natomiast jest jeden taki aspekt, który jest tutaj czymś takim, co mnie dotknęło w związku już z moim namysłem nad Skłodowską, nad Dawidową, nad Sikorską, nad, nie wiem, wszystkimi potomkiniami, jak Nierzmichowskich, to jakichś tam innych pisarek, nauczycielek wiejskich, miejskich, wszystkich możliwych, bo to naprawdę jest szeroki, przecież to jest szeroka pula wszelkich możliwych zajęć. Mianowicie nad tym, że z jednej strony mówi się o tym i mówiło się o tym od lat 70. przecież bardzo mocno sygnalizując potrzebę kształcenia, potrzebę właśnie takiego podbijania tego, nawet ustawiania tym kobietom, podpychania ich, żeby się kształciły nie tylko w takich ramach, które by były służące przedłużeniu bytu takiej podstawowej transmisji, że na przykład dziecko można tam, nie wiem, jakichś zwrotów francuskich nauczyć, ale żeby one się kształciły w szerszym sensie. Krótko mówiąc, jak masz talenty, to musisz je pomnażać. To teoretycznie spodziewałabym się po Orzeszkowej takiej przypowieści po talentach na tym etapie biograficznym, na jakim była.
Teraz raptem okazuje się, że jej na to nie stać. To znaczy, że krótko mówiąc, jak to jest jeden talent i trzeba z tego wykopać potem dwa, to na miarę powiedzmy takiej kariery nauczycielskiej to jeszcze pozwalamy. Ale teraz, kiedy to był duży talent, to się raptem okazuje, że się mówi w tym tekście dość mocno wprost. Nie, no bez przesady, to jest już jakaś pycha własna, ale to przecież nie, to wierność i lojalność wspólnocie tutaj, tej wspólnocie, czyli jak rozumiem, trzymaniu się właśnie tego miejsca, w którym ona, z którego ona pisze, czyli krótko mówiąc, gdzieś tam mamy dostępne ewentualnie, nie wiem, Królestwo Galicje, czy ewentualnie jeszcze ostatecznie pawilon Cytadeli. Natomiast nie mamy, już Paryż nie. Paryż jest niemożliwością, ponieważ Paryż jest już czymś zakazanym. Taki jest trochę ton tego tekstu. Oczywiście ja w tej chwili nie cytuję tego tekstu, ale w tym tekście pojawiają się trochę tego typu uwagi. Mianowicie, że krótko mówiąc, emancypacja tak, ale do pewnego poziomu. To jest to, o czym już powiedziałam przed naszą przerwą i co mnie nurtuje teraz, że raptem pojawiło się to, że być może za bardzo żeśmy posiali te tendencje, którymi w tym momencie nie wiemy, co zrobić, zwłaszcza w przypadku kobiet i przede wszystkim też coś takiego, co wraca nie tylko w tekście Orzeszkowej, ale z czym mamy do czynienia chyba. Nie wiem, mam wrażenie, że zawsze, bo przecież i takie opinie o Norwidzie się czytało. Opinie o Norwidzie, które nie z emigracji wygłaszane, tylko z perspektywy tego, powiedzmy, krajowej, tak? Takie za daleko wyskoczył. Co on sobie myśli? A może to jest zdrada? A może tak? Czyli krótko mówiąc, te kategorie zawsze atakują w sytuacjach właśnie porzucenia tej wspólnoty, która ma te swoje wewnętrzne regulatywy. Z perspektywy tego, kto wyjeżdża, takich wyjeżdżających, bo oczywiście są różne emigracje, ona sama przyznaje, że są różne, nie? I że są emigracje, które naprawdę są emigracjami zerwaniami, emigracjami, które mówią, że nic mnie z wami nie łączy, prawda? I nawet trudno porównywać tu Skłodowską z Konradem, bo to są inni ludzie, inne uwarunkowania. Natomiast to są też takie emigracje, które są po prostu w jakimś sensie koniecznościowe, bo tylko wtedy można skończyć studia. Skłodowska robi sobie wczesną notatkę, którą później przepisuje w tej swojej autobiografii, w której mówi wyraźnie, patriotyzmem jest służenie dobru Polski przez to, że się rozwijamy swoje zdolności. Mamy różne zdolności, mamy obowiązek dla Polski i dla poszerzonej wspólnoty ludzkiej rozwijać. Orzeszkowa później powie, no z tą religią ludzkości to nie przesadzajmy, to tak naprawdę kryje wasze ambicje osobiste, wy macie tylko ego sum, my tutaj mamy zobowiązania, a wy tam macie tylko i wyłącznie realizację osobistą. Nigdy się taka debata nie kończy i to jest ten model debaty, który tutaj się toczy, mimo tego, że Skłodowska nie jest zagadnięta przez Orzeszkową, chociażby była zadowolona z tego, nie jest, jest wiecznym modelem, bym powiedziała. W każdym razie co najmniej od XIX wieku trwałym i nie do przebicia. Wychodziłoby na to, że to pojęcie emigracja zdolności jest jakoś w takim razie sformułowane jakby z wewnątrz, tej perspektywy krajowej. Zastanawiam się nad możliwą kolizją tych dwóch perspektyw, to znaczy perspektywy osób, które zostały i tych, które wyjechały. Zastanawiam się, czy rzeczywiście, czy istnieje, czy moglibyśmy poszukać jakiegoś pojęcia, jakiegoś sposobu nazwania właśnie tego doświadczenia, tego momentu, w którym właśnie Maria Curie patrzy za siebie i zastanawia się, co zostawiła. To jest trudne pytanie. Ja próbowałam je wyczytać i też mam wiele zdań na ten temat, a nie mam uśrednionego, ponieważ to też jest mocno zależne od tego momentu, w którym ona się znajduje. Różne jej próby wychylenia wcale nie są to próby wychylenia na zasadzie ja, wielka Maria, tu nigdy nie ma takiej perspektywy. Ona jest bardzo, bardzo stonowana, bardzo spokojna i bardzo w tym sensie zupełnie nie mająca poczucia, że ona tutaj, krótko mówiąc, bo może Orzeszkowa ma taką projekcję, że to jest ktoś, komu się wydaje, że to jest pępkiem świata. Zupełnie nie. Natomiast Maria oczywiście jasne, że ona ma z tą naszą wspólnotą, powiedzmy, narodową bardzo całą siatkę kontaktów, a to są inne kontakty. To są takie kontakty, że na przykład wyjeżdża ileś tych kobiet też się kształcących, wyjeżdżają różni społecznicy, którym ona pomaga. Jest mnóstwo przecięć w takiej arenie pozapolskiej, która jednocześnie
jednocześnie z Polską, bo się załatwia różne polskie interesy, sprawy, nie wiem, naukowe, społeczne, obywatelskie. Ona utrzymuje różne kontakty zresztą z tą biografią, z korespondencją jest o tyle problem, że w ogóle pytałam się o to i też jeszcze nie mam, muszę to jakoś zbadać, jak to mówią, ponieważ tutaj też my tych wielu listów nie mamy w takim dostępie, w jakim on powinien być. To też jest kolejna rzecz, że za Marią wcale nie tak łatwo biegać po naszych wszystkich archiwach i po różnych innych miejscach. I jest mało u nas, powiedzmy. Jest znacznie więcej tam niż tu, co jest kolejne. To jest pewnie symptomatyczne. Niestety. Właśnie, to jest też tutaj jakaś pewną stawką jest identyfikacja, czy potrzeba identyfikacji. Miałem takie wrażenie, słuchając pani wykładu, że właśnie jakby tutaj, z tej perspektywy krajowej, może, albo że właśnie w tym kraju, w tej perspektywie krajowej była jakieś takie oczekiwanie jakiejś identyfikacji, pozostania w ramach. To znaczy, że przyznania się do jakby tej łączności, do budowania wspólnoty, do niebycia poza. Tak. Przy czym oczywiście z drugiej strony mamy tak, że nieuznanie za życie oznacza jednocześnie, czy nieuznanie, czy przynajmniej nie do końca przyznanie się do tego, że się miało takiego, że takiego oto człowieka mieliśmy, może wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, ono w rezultacie się później odzyskuje, bo raptem się okazuje, że to jest jednak nasz kapitał kulturowy, mówiąc kapitałem, prawda? Tylko póki jeszcze jest szansa, czy jest perspektywa konfrontacji z tą silną osobowością, póty się tego nie robi. I to jest też, taka bolesność, ja kiedyś powiedziałam coś takiego chyba na zajęciach, że tym, co mnie boli akurat w tych naszych mechanizmach, nazwijmy to sobie wspólnotowych, to jest taka cała seria polskich niespotkań, o których sobie myślałam, nie myślałam wtedy akurat o tych kobiecych losach, tylko myślałam o tym, nie wiem, niespotkaniu takiego Brzozowskiego z Witkiewiczami, kiedy mógł, o wielu różnych niespotkaniach w Zakopanem, o którym się trochę zajmowałam, jako też takim nieudanym projektem samego Witkiewicza, wiecie, uzbudowania nowej wspólnoty na jeszcze trochę innych prawach, takiej nowej polskości, tak? Z bardzo silnym przecież składnikiem patriotycznym, bo Stanisław Witkiewicz, mówię o ojcu Witkacego oczywiście, miał rzeczywiście do końca życia, miał i ta historia legionowa i tak dalej, on miał strasznie silną potrzebę wzmocnienia tej polskości, na jakiś wedle swoich wyobrażeń z pewnością, ale miał. Kompletnie to się nie udawało, dlatego też, że oni się rozmijali, oni się potrafili w ogóle, nie wiem, więcej naliczyliśmy takich niespotkań niż spotkań. Teoretycznie przy skonsolidowanych siłach i przy rzeczywiście ekspozycji tych potencjałów, chociażby takich potencjałów kobiecych, być może taka przysłowiowa Sorbona byłaby i tak nie do uniknięcia z powodów czysto laboratoryjnych, no bo po prostu zostaliśmy tak zniszczeni przez te wszystkie XIX-wieczne przejścia, tak pozbawieni pieniędzy i różnych nadziei, tak skolonizowani przez te wszystkie cenzury rosyjskie, że rzeczywiście nie było materiału takiego, no czysto materialnego, no to nie jest nasza wina bynajmniej, prawda? A to jest właśnie, tutaj się pojawia ta perspektywa kolonialna czy postkolonialna. Zastanawiałem się nad tym, kiedy słuchaliśmy o tym niemożliwości zbudowania tej nauki życia kulturalnego w formule jakby zinstytucjonalizowanej. Tak? Często się mówi o osobach, instytucjach jako pewnego rodzaju zamienniku czy właśnie jakiejś takiej ostatniej nadziei na to życie instytucjonalne. Tymczasem właśnie kiedy im więcej tych zupełnie dramatycznych historii nam stawało przed oczami, przynajmniej w moim odczuciu, miałem takie przekonanie, że nauka w Polsce jest czymś radykalnie innym niż przynajmniej ta właśnie w tych czasach, niż ta nauka, która jako pewien model ciągnie się za nami przez cały wiek XIX, ta idea Bildung, tego, że właśnie człowiek przez to właśnie istnienie, bycie w kulturze potrafi jakby się wznieść i dotknąć w jakiejś własnej istoty, tutaj też tej swojej pełni. Tymczasem tutaj nauka
jest właśnie, tak jak zresztą pani na samym końcu wspomniała, o demoniczności tego projektu. Jest jakimś dziwnym demonem, to znaczy jest jakimś takim ekstatycznym wręcz niszczącym te osoby żywiołem, w które one się jakby rzucają i jakby no, w jakimś sensie są samotne w tym wszystkim. Tak, to się rzeczywiście powtarza jak refren w wielu biografiach. Tutaj chwilę rozmawialiśmy w przerwie, to też przypomniał się mi się oczywiście ten przykład z Brzozowskiego, w którym jego rodzice, no tylko, że to on miał innych rodziców niż Maria, rodzice Marii bardzo wspierali, matka, jak mówiłam, w ogóle sama uczyła, ojciec był intelektualistą, można tak powiedzieć swobodnie, byli bardzo patriotycznie nastawieni, a jednocześnie bardzo dobrym przepływem relacji z tymi dziewczynami, z Brzozowskim było inaczej, natomiast rozbudzony apetyt właśnie takiego, o czym pan powiedział w związku z Bildung, bardzo mocno podgrzewany też przez wiele tekstów publicystycznych przecież i kobiet, i mężczyzn, na zasadzie, że na dobrą sprawę im wyżej wejdziesz w tym stanie, no jakby to powiedzieć, wiedzy, kształcenia, znajomości literatury, rozwijania siebie, która ma cię jednocześnie rozwijać etycznie i estetycznie, i intelektualnie, czyli krótko mówiąc, zbudować całego człowieka, nie? Cała ta recepcja tego self-helpu w takim aspekcie samokształceniowym, wiecie, tacy świeccy święci z tego, bo ta retoryka, która jest w bardzo wielu tekstach, to jest właśnie taka retoryka takich ludzi, wierzących czy niewierzących, ale w tym sensie świeckich, świętych, że wiecie, że tacy, którzy wycisną z siebie maksimum potencjału w maksymalnie trudnych warunkach, chociażby mieli zdechnąć, a z drugiej strony raptem taka Maria z tak rozbudzoną w ogóle całą aurą tego, że ona chce siebie zbudować, wyciągnąć na najwyższy poziom, trafia do tych Żurowskich, do wielu innych majątków ziemskich i tam raptem mówi, ale to wiesz, to raptem się dowiaduje i to gdzieś jedno takie zeznanie jej i jedno Dawidowej, też nie mam ich pod ręką w tym momencie, ale można by było tego poszukać, w którym się bardzo wprost mówi, że lektury, ale lektury nie w sensie, że lektury jakichś zakazanych rzeczy okropnych, że w ogóle wiedza, to tak nie do końca służy rozwojowi człowieka, bo tak z jednej strony to niby tak, nie sposób nic nie wiedzieć, ale że jest gdzieś jakaś granica, zwłaszcza w przypadku kobiet, kiedy wiedza się robi ambiwalentna etycznie, nie trzeba za dużo. I myślę sobie, że to jest chyba też odpowiedź, kiedy by się prześledziło ten wiek XIX, to już ostatnia dygresja nie o niej, tylko o progach. Po powstaniu listopadowym tego typu efektu nie mamy. Natomiast jak mamy tę zapaść postyczniową, która jest rzeczywiście z bardzo dużym upokorzeniem, to znaczy ta przegrana, ten upadek, wiecie, te śmierci, to wszystko powoduje rzeczywiście coś na kształt depresji. Nie zwątpienia w Polskę, bo to jest za proste by było tak powiedzieć. Jakby oni zwątpili w Polskę, to by się tak nie starali. Absolutnie nie zwątpili. Natomiast jakieś formy depresji i tutaj bardzo często, o ile jeszcze ten Chmielowski oczywiście czyta i pisze, Prus zasuwa, wszyscy oni jeżdżą, nie wiem, edukować w teren. Świetnie, ale tak przeciętnie w tych polskich dworkach raptem jest, nie ma jedna czwarta bibliotek zostaje i oni to zaczynają widzieć. To znaczy, że krótko, i ten zapał, wiecie, tych wszystkich siłaczek, żeby jechać na prowincję, to jak już rozmawiałam tutaj z panem Jakubem w przerwie, to niekoniecznie jest zapał polegający na tym, że się naczytały dziewczynki, wiecie, pensjonarskie takie, tych wszystkich lektur i one jadą, bo one wiedzą, że miłości nie może być, musi być tylko służba ojczyźnie. Nie, oni wiedzą, że jak oni tego teraz nie zatrzymają, to znaczy tej, wiecie, tej fali, tej degradacji intelektualnej, tego lęku przed rzeczywistością, tego niewykształcenia już tak naprawdę i zrobionego w znacznej mierze przez presję rusyfikacyjną, jasne, to, że nie będzie czego zbierać, po prostu. Także to poświęcanie się, to nie jest tylko poświęcanie się idealistę, które raptem dziwnie takie są, jakieś takie dziwaczki, prawda, wszystkie siłaczki i tak dalej. Nie, to znaczy to jest po prostu też trzeźwe, one może czasami bywały i dziwne swoją drogą, różnie bywa, ale to jest też trzeźwość ratowania tego, co jeszcze zostało do uratowania, mimo tego, że ludzie mogą się załamać, bo na przykład nie mają na chleb w Warszawie, nie? I muszą pożyczać. Nie wiem, jak państwo sądzą, ale ja z takim zadziwieniem jednak odkrywam, że to pojęcia wywołujące jednak pewien katalog innych pojęć, to znaczy emancypacja, modernizacja, które jakby dają nam, jakby od razu wkręcają nas w taki wir pojęć jak demokratyzacja, coraz większe otwieranie się na to, co nowe, na w ogóle na społeczeństwo, rozumiane jako, prawda, wspólnota wszystkich jej członków, no tutaj nagle jakby staje pod jakimś takim dużym znakiem zapytania, no bo to jest jakiś projekt zupełnie
elitarystyczny, mimo tego, że dla niewielu. Pełen, nie każdy jest w stanie na takie cierpienie się, nie jest w stanie zdobyć, a co więcej, czy możemy taki jakby projekt zaakceptować jako pewien powszechnie obowiązujący model nowoczesnej Polski. No, trudno sobie to wyobrazić. Też nie, bo to są projekty przejściowe, nie? Bo potem jak patrzymy na tak się rozwijających biografie, to oczywiście jasne, że to nie jest tak, że jakby zupełnie niezależnie ci ludzie raptem tylko i wyłącznie tak żyli. Natomiast myślę, że ten etap, mówiłam o tym Państwu między innymi dlatego, że brakowało mi i w ogóle brakuje mi w rozmowie o wieku XIX i progu wieku XX tych elementów przejściowych, to znaczy tego, że raptem macie szkołę główną i tak jakby było jakieś długo nic i no coś niby się wie, ale tak się nie do końca wie, że coś było, jakiś tam uniwersytet latający, jakieś tam kobiety, które no niby miały się emancypować, tak nie do końca pamiętamy, kiedy one w ogóle zaczęły się uczyć na uniwersytetach i dlaczego, coś tam się w międzyczasie kitwasi, w ogóle to na dobrą sprawę najpierw jest obmierzły pozytywizm, a później nie wiadomo, kiedy wskakuje jakaś demokratyzacja, modernizacja i w ogóle. Ten pozytywizm w ogóle wypada na jakieś takie jakoś boczne odnogę czasu. A ja też nie powiem, że ja to scalam teraz o to tak, że ja mam kompletną mapę. Tylko stąd były te pytania, żeby teraz to jak palimpsesty, bo to nie jest to, że to nie jest jedno po drugim. To się często nakłada, tylko żeby to do tych palimpsestów dołożyć jako kłopoty z modernizacją, kłopoty z przezwyciężeniem w sobie różnych dylematów, nie, związanych chociażby z emancypacją. Ja za chwileczkę chciałbym Państwa włączyć do tej dyskusji, także proszę przemyśliwać to różne komentarze, głosy, pytania. Ja jeszcze chciałem zapytać o tę radykalizację, bo wydaje mi się, że to jest jeden z tych procesów, które kończą ten krótki moment, o którym teraz rozmawiamy. To w ogóle fajnie pomyśleć o tym momencie jako pewnej fotografii, na której nie wiadomo za bardzo, co widać, bo jeszcze ledwo jesteśmy wyszli z tej ciemni. No i coś tam widzimy na tej fotografii, to znaczy te właśnie te szkołę główną, tak jak pani przed chwilą wspomina, ale wokół jest jakaś wielka, wielka jeszcze biała pustka. I zastanawiam się, gdzie są jakieś takie punktowe momenty, w których możemy obserwować, że ten proces już się kończy, następuje radykalizacja, następuje być może coś innego. To też różnie w różnych miejscach się działo i też nie mam na to kompleksowej, dokładnej odpowiedzi. Jak się przyglądałam tym biografiom kobiecym, dlatego tak może wyszłam do Państwa właśnie głównie z tymi rocznikami 60., robiąc jeden tylko myk w stronę 50. i to bardzo krótki, i to taki trochę poza Polski jeszcze do tego. Ponieważ rzeczywiście wiele z tych kobiet intelektualistek, które wchodzą w latach 40. jeszcze tego rysu nie ma, natomiast mniej więcej rówieśniczki Marii Curie, trochę młodsze i trochę starsze, już albo same pojawiają się w formacjach, dajmy na to, albo rewolucyjnych, albo lewicujących, albo pokrewnych, nie wszystkie bynajmniej. Ona akurat wybiera drogę, że tak powiem, becquerelowską, czyli drogę naukową. To też się radykalizując na tej drodze w tym sensie, że wchodzi w swego rodzaju zakon nauki, bo tego się nie da nie zauważyć, że cała jej narracja od przejścia, od wyjechania do Francji, to jest narracja, w której po prostu muszę z siebie wyciągnąć maksimum możliwości. Ale te jej koleżanki, które poszły się, powiedzmy, wrzeniły w te frakcje różne rewolucyjne, albo powyjeżdżały, albo siedziały, albo nie, brały udział w różnych działaniach, różnych kolportażach, różnych, no nie, to każda z nich to jest inna zupełnie biografia, też nie chcę tego uogólniać, ale rzeczywiście zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy gdyby złapać ten przełom ludzi, którzy mają w tym momencie 18-19 lat, urodzili się w rocznikach od 63 do 67-8 i zobaczyć ten moment, to tutaj się rodzą te etosy, które później poopisywali sobie, nie wiem, Mensfeld, Szywiński i tak dalej. To jest jeden wariant. Jest wielu takich, którzy w to nie poszło, ale będzie kontynuować jakąś taką, nazwijmy to sobie, odnogę tego projektu stricte pozytywistycznego nauczania. Są tacy, którzy pójdą rzeczywiście bardziej w realizację, wreszcie taką realizację soft naukową, czy nawet nie soft,
kart naukową jak Curie, która się tutaj mocniej nie upolityczni. Znaczy to nie będzie miała tej potrzeby, nie będzie miała tej pokusy, ale to, co ona pisze o tym, że no istniały oczywiście, była taka jedna formacja, która kształciła dziewczyny, nie podaje nazwy tego uniwersytetu latającego, ale potem mówi, ale żeby nie było, że na tym się kończyło, bo myśmy tam sobie przychodzili później, jeszcze i mieliśmy takie tajne spotkania młodzieży. Tam było trochę ludzi bardziej radykalnych, takich właśnie, też parę jej koleżanek, które później tam w różnych zamachach brały udziały i tak dalej, ale też było dużo takich ludzi, którzy no po prostu, jak ten, nie powiem, Obarecki czy paru innych, wyjechali po prostu na prowincję, uczyli dzieci, a ja podjęłam jeszcze inny wybór. Także to jest mniej więcej jeszcze miks tych społeczników zaprojektowanych przez pozytywizm z tą młodzieżą, która wyrywa się ku czynnościom przygotowującym działania rewolucyjne. W tym ten moment, to jest moment przejściowy, ja nie mam dla niego dokładnej ramy, dlatego że gdyby przeskanować to historią warszawską i zaangażować na przykład kilka tekstów Żeromskiego, jej wspomnienia i jeszcze kilkanaście innych wspomnień, tutaj Dawidowie byliby koniecznie absolutnie na przykład, jeszcze przed założeniem głosu oczywiście, tylko jeszcze na etapie ich działalności pozytywistycznej, to byśmy mieli przekrój. Z Cywińskim też tego, to też oczywiście jakoś te rodowody niepokornych tutaj w ten sposób też rezonują. To jest ciekawe, ponieważ te radykalizacje nie tylko w sensie lewicowym, to jest jeden element, nie? Ale to, że to pokolenie już nie może... Musi rozsadzić jakąś ramę, że rzeczywiście bardzo się stara, ale jednocześnie już nie może, przynajmniej ci zdolni z tego pokolenia, nie mogą już siedzieć w jakiejś takiej, nie mogą być spokojni jak Bolesław Prus. Z całym dla niego szacunkiem. Bolesław Prus zresztą się tych studentów boi. Zauważyliście, że on na przykład parę razy ironizuje, zresztą portret studentów nawet w Lalce jest dość ironiczny. Ich wybryki i tak dalej, no Prus miał swoje urazy. Prus zresztą o tych urazach mówił również wprost. Prus został przecież już pobity bardzo intensywnie, nigdy sobie z tym, zresztą ta agorafobia się przecież z tego pobicia wzięła. Nigdy się z tego do końca, z takiego poczucia, że tacy, wiecie, rozradykalizowani młodzi ludzie są trochę niebezpieczni. On się w ogóle bał tego typu, tego impetu się obawiał. Uważał, że to nie jest dobre najzwyczajniej w świecie, zwłaszcza w wykonaniu kobiet było to dla niego coś takiego, co było mocno ambiwalentne. Nie to, że to potępiał, tylko no, to nie, jego pokolenie nie za bardzo. Urodzeni w 60-tych lepiej to znosili. Było jakiś taki niepokój, nie wiadomo, co z tym zrobić, jakaś taka tak. Zupełna nowość. Czy są jakieś pytania, głosy? Dzień dobry, Kacper Kutrzeba. Chciałem tutaj podpytać o taką kwestię dotyczącą kilku tekstów, powieści, postaci, które się tutaj pojawiały opłotkowo. To znaczy z jednej strony chodzi mi tutaj o przywoływanego wcześniej Piotra Chmielowskiego, z drugiej strony o Marię Konopnicką, z trzeciej strony o przed chwilą przywołanego Cywińskiego. Pamiętam, to było, jeśli dzielimy się przeżyciami z czasów studiów i kurikulum polonistycznego, jakim wielkim zaskoczeniem było dla mnie spotkanie się z tekstem, tą antologią, programy i dyskusje literackie polskiego pozytywizmu. Nie ukrywam, że jestem bliżej tutaj romantyzmu, no więc czytając ten tekst Piotra Michałowskiego o niemoralności w literaturze, abstrahując już od tego, co w tym tekście jest, kiedy on pisze o powieści pana Jerzego Sanda, Eliza Orzeszkowa też się odwołuje do George Sand, ale ma świadomość, że jest to pani, a nie pan, no to ciężko było nie mieć wrażenia wspominanego tego tutaj aspektu, prawda, spustoszenia intelektualnego, które się tutaj dokonuje. No i pewna hipoteza, która mi tutaj przychodzi do głowy, będąca też pytaniem, dlaczego pojawia się problem z przyswojeniem sobie tej ramy, jeśli zobaczymy na przykład na to, że Konopnicka tłumaczy Atatrola Heinego. I jeśli zobaczymy, otworzyłem sobie tłumaczenie Konopnickiej obok tłumaczenia Aurelego Urbańskiego, tekstu niemieckiego i pierwszego angielskiego tłumaczenia, które udało mi się ściągnąć. Podchodziłem do tego z założeniem, że Konopnicka będzie tutaj jakąś fantazją na temat, a okazało się to naprawdę dużo lepszym tłumaczeniem niż Aurelego Urbańskiego. Podpytałem o to ludzi zajmujących się literaturą drugiej połowy, no i sugerowano mi, że utrzymywanie się po części, zdawania korepetycji z niemieckiego,
wpłynęło tutaj na to, że może lepiej ten niemiecki znał. A jeśli Cywiński mówi nam, że to pokolenie, nawet trochę późniejsze, czyta te swoje rewolucyjne książki w przekładzie rosyjskim, jeśli mamy Chmielowskiego, który ten francuski chyba musiał albo słabo znać, albo wyrywkowo czytać, skoro nie bardzo mu świeci, prawda, kim jest ta Jerzy Sound, no to pytanie, czy nie możemy tutaj postawić być może jakiejś hipotezy, że te zdolności językowe związane z wykonywaniem zawodu guwernantki być może dawały jakąś możliwość wyzwolenia się od tego relatywnie wsobnego obiegu. Skoro był tutaj Prus, no to jeśli byśmy się bawili w lekturę biografistyczną, prawda, ta nieznajomość angielskiego przez Wokulskiego, prawda, też może być tutaj w porównaniu do Izabeli Łęckiej, prawda, też może być tutaj może jakimś kontekstem i to by tłumaczyło, dlaczego na tym pustyni intelektualnej, prawda, a Puchtinowskiego szkolnictwa i tak dalej, rzeczywiście pojawia się to bardzo ciekawie przez panią przedstawione zjawisko bardzo dobrze wykształconych kobiet, które są w stanie tutaj no, czasem rozstawiać mężczyzn po kątach. Mhm. Z tymi przekładami to jest o tyle ciekawe, już to było ileś takich nazwisk, ale z tych już nam najbardziej bliskich w sensie oswojonych, czyli mianowicie z samej Konopnickiej i Orzeszkowej, one bardzo dobrze tłumaczyły. To jest to znaczy uogólnienie, ale się no naprawdę na tym poziomie zrobić przekłady rzeczywiście ucząc się domorośle, oczywiście później też się wielu uczyło domorośle mężczyzn też, natomiast one naprawdę zrobiły to dobrze przede wszystkim. Co jest tutaj interesujące, miewały, to teraz mówię już ogólnie miewały, bo to też jest znowu już uogólnienie, ale zdarzało się kobietom mieć mniej tendencji do cenzurowania tych tekstów i przede wszystkim do zastanawiania się, co z tym tekstem zrobić, żeby to miało przekaz taki czy siaki, tylko po prostu trzeba było dać ten tekst i już. Oczywiście bardzo często w skrócie, no bo to były przecież, widzieliście Państwo na swoje oczy przecież wiele wydań takich popularyzujących różne teksty wszystkich Baklów, Darwinów i tym podobnych, to bardzo często były skróty, no ale te skróty nie wiązały się z cenzurą, tylko z tym, że po prostu szło to w takich biblioteczkach samokształceniowych. Natomiast tak, to znaczy jest tutaj taki element i rzeczywiście w ogóle wywołany Chmielowski z bardzo mocnym takim potrzebą wysoką właśnie takiego podkreślania zobowiązania moralnego w literaturze utylitaryzmu i tak dalej. Oczywiście zawsze się uczy o tym studentów, natomiast kiedy się na to spojrzy nie od strony tego, czego co trzeba przyswoić na egzamin z literatury po lekturze tej całej antologii, tylko jak się spojrzy na to jako na podkład psychologiczny, to widzi się, że on sobie może z takimi osobowościami średnio poradzić. I na przykład rzeczywiście z takimi osobowościami jak on sobie faktycznie nie radzi, na przykład, prawda? I nie mówimy tutaj wyłącznie o, bo tutaj oczywiście Maria się trochę rozpada nam na twórczość literacką i też na to, że im dalej w las, tym bardziej jest świadome, czy raczej uświadamialne to i tutaj akurat nie pije do jej preferencji życiowych, tylko pije do tego, że ona też jest nomadą kultury polskiej, bo ona też przecież wyjeżdża. To akurat o tym myślę w tym momencie. To znaczy, że to nie powiedziałabym, że podpada literalnie pod emigrację zdolności, ale co jest ciekawe, wcale to też nie jest taki prosty rachunek. Orzeszkowa, która zostaje, też się naraża swoimi decyzjami życiowymi przecież, bo ona jest z kolei wbrew temu, co by niektórzy by chcieli, żeby tak zrobiła, nie decyduje się ostatecznie umrzeć tam gdzieś na zesłaniu. Ona uważa, że ona będzie wykonywać inaczej swoje obywatelskie obowiązki. Dzięki temu też oczywiście, że decyduje się to zrobić, z jednej strony nie łamie jakąś formę kontraktu, powiedzmy, kontraktu losu ze swoim mężem, który mogłaby też stracić razem z nim, czyli to swoje życie swoje i patrząc na to od tej strony, jest to już kontrowersyjny wybór, czyli dwie te, powiedzmy, heroiny pozytywizmu. Jedna zupełnie nieprzyswajana przez bardzo wielu piszących wtedy krytyków, recenzentów, mężczyzn, powiedzmy. Może jest w tym jakaś forma trudno powiedzieć, że zawiści zawodowej, ale jak mówimy o tym przyswajaniu języków w rezultacie, widać rzeczywiście, że coś takiego się dzieje, że tak. Łatwo, znowu ten podobny syndrom, to a propos tego, co pan powiedział, że łatwo dopuścić kobiety do współzawodnictwa w taki sposób, żebyśmy my je traktowali do jakiegoś momentu serio, natomiast bardzo trudno założyć, że one mogą nas na tej drodze przeskoczyć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy uczą się chałupniczo. I tu się zaczyna robić kwestia tego, czy nas to aby trochę nie upokarza i przede wszystkim, czy nas to nie niepokoi. I tutaj wchodzi jeszcze bardzo podstawowy problem, który jest trochę w romantyzmie, jest w pozytywizmie, jest i później wbrew pozorom, bo tego przy wszystkich, wiecie, idealizacjach modernizacji to tak jakby idealizować, nie wiem, wciągnięcie górali w Zakopanem, którzy w rezultacie zostali często bardziej
bardziej pokrzywdzeni na miejscu, niż im wielce ktoś los poprawił. To nie są proste rachunki. Krótko mówiąc, z tymi kobietami to też jest tak, że w pewnym momencie się jest takie poczucie, że one powinny rzeczywiście stać na straży pewnych wartości, że użyję tych trochę liczmanów, ale też trochę przeświadczeń, które stały w tych tekstach. Jaka jest gwarancja, że jeśli one pójdą kilka kroków dalej, to nie tylko, że prześcigną nas na przykład intelektualnie, bo zrobią lepszy przekład, tylko że one może się w ogóle urwą od tych zobowiązań. A jak one się z tych zobowiązań zwolnią, to gdzie my jesteśmy wszyscy? A czy co się stanie, tak, w sytuacji, kiedy jednocześnie nie macie ramy społeczno-państwowej stabilnej, bo my ciągle rozmawiamy na ruchomych piaskach. W biedzie, na ruchomych piaskach bez państwowości, wykorzenieni w gruncie rzeczy częściowo przez sytuację polityczną. No to, a teraz te kobiety raptem mówią, nie. No to co? Może nie będą chciały w ogóle prowadzić żadnych rodzin, a może się za bardzo wyemancypują. Znamy ten problem już, omawiamy go od strony społecznej, ale kiedy się wejdzie na poziom talentów, to ta gospodarka wygląda troszeczkę bardziej skomplikowanie i rzeczywiście też Chmielowski, który jest bardzo rzetelny, szalenie moralny, jeśli chodzi o wkład pracy, bardzo moralny tak w ogóle życiowo, jednocześnie nie daje sobie też rzeczywiście znowuż rady z ilomaś talentami kobiecymi i woli je przemilczeć. To jest też symptomatyczne, nie? Tutaj też się zastanawiam właśnie nad tą funkcją właśnie, że ta przestrzeń obcego języka jest ostatecznie przestrzenią, gdzie można krytykować kobiety za to, że za bardzo nam się westernizują, prawda, ale jednocześnie w takim samym sensie no Konrad mawiał, że nie mógłby napisać tego, co pisał po polsku, tak, że angielski jest w tym sensie językiem jakoś wyzwalającym, przynajmniej dla tej problematyki. Mamy Brzozowskiego i Żykowskiego, którzy też zaczynają czytać w innych językach, prawda, i to też jest coś, co traktują jako pewną odpowiedź na chreczkosiejstwo intelektualne części swojej debaty. Tak? Brzozowski Anglików i Żykowski Niemców. Tak, to jest też bardzo ciekawe, kiedy się zaczyna, to już będzie taki szalony skrót myślowy, to wybaczcie, ale to już też trochę gadamy. Kiedy się zaczyna kwestia tego, że w ogóle ruszanie, bo ja mam wrażenie, że to jest taka kwestia, która nam wraca, to nie jest kwestia, że w wieku XIX się zaczęła. Kiedy analizowałam ze studentami na przykład Rzewuskiego i powroty różnych modeli sarmackich, gdzie takie rzeczy już odgrzewane przecież po pasku i po wszystkich tych, to są strasznie stare skrypty. To też w tych skryptach też był ten antyintelektualizm i jakieś takie niezaufanie. To znaczy jakieś takie poczucie, że za bardzo iść w tę ideę europejskiej to jest jakieś ambiwalentne moralnie. Moralnie właśnie, to znaczy, że coś jest takiego w tym, że to może być przestrzeń emancypacji, ale zawsze też może być to przestrzeń skrętu, jakiejś zdrady, jakiejś formy nielojalności, nawet wtedy, kiedy nie mamy podstaw do utrzymywania, że to jest nielojalność, bo ja rozumiem, że rzeczywiście ktoś odrywa od tej wspólnoty, dryfuje gdzieś i w ogóle nie ma zamiaru w ogóle mieć wobec niej żadnych obligacji, to co innego. Ale tutaj tak nie jest przecież, prawda? A zawsze gdzieś to wraca fiksacyjnie w naszej autonarracji narodowej. Bardzo. Bardzo to jest intensywnie obecne. Przy kobietach jest jeszcze podwójny problem wtedy, nie? Tego, na ile w ogóle pozwolić im mówić, czy pozwolić, na jakich prawach, plus jeszcze jak one robią taką woltę jak Skłodowska, no to jest to wolta tego podwójnego wzmocnienia, wyboru tamtego umocowania i wtedy chociażby one się udowadniały, żyjąc zgodnie z tą normą patriotyczną, że one w niej są. Jest bardzo poważny problem z tym, żeby to zdefiniować solidnie. Znaczy zobaczyć to jako coś takiego, co może być dalej do utrzymania z naszej perspektywy. Przez naszą oczywiście, mówię, nie wszyscy mieli z tym problem, to jest jasne. I paradoksalnie czasami ci, po których byśmy się najmniej spodziewali, nie mieli, ale jednak taka szersza narracja była przeważnie taka jednak. Jednak tak. Do tych postaci pomnikowych moglibyśmy rzec, Orzeszkowej i Konopnickiej, chciałbym włączyć także postać, która w ramach Roku Konopnickiej pojawiła się no, siłą rzeczy, tak możemy powiedzieć, prawda? Czyli chodzi tutaj o Marię Dulębiankę. Chciałbym się zastanowić, jak pani to postrzega, to znaczy, czy rzeczywiście Maria Dulębianka mogła być taką postacią, która w ramach tego nurtu emancypacyjnego, czy pewnego ruchu emancypacyjnego, o którym pani dzisiaj nam mówiła. Czy ona jest taką postacią i dobrym przykładem jakby twórczyni, prawda, malarki wybitnej, która no,
jakby proponując pewne, czy jakby promując pewne myśli związane z emancypacją kobiet, prawda, należące do postaci no, pierwszorzędnych, gdy idzie o pierwszą falę feminizmu, prawda, no, publikowała w Sterze i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tutaj się zastanawiam, czy nie jest to tak, że jakby ta twórczość i działalność, bym powiedział, artystyczna, literacka, bardzo często jest pewnego rodzaju obciążeniem dla niektórych działań takich emancypacyjnych, prawda? No bo przykład właśnie Dulembianki to doskonale pokazuje, prawda? Pokazuje postać, która wykształcona pod okiem Gersona i Matejki jest no, w gruncie rzeczy no, zapominana bardzo często, prawda? Ale w tym kontekście znaczy, tego, że niesie na sobie dodatkowy ciężar, to znaczy tej ciężar tej realizacji artystycznej, nie? Tak, to tylko oczywiście tutaj, jakby to powiedzieć, kiedy wchodzi się, bo oczywiście Dulembianka była jedną z takich no, flagowych, mocnych, to się zresztą w pewnym momencie samo wzajem wzmacniało, nie? Bo z kolei to ta jej aktywność artystyczna, jakby to powiedzieć, w pewnym momencie doszło do takiego poziomu jej obecności, że to się jakby wzajem uzasadniało, że fajnie, że to jest jednocześnie osoba, która jest twórczynią, natomiast rzeczywiście to generalnie jest trudniej. Tutaj pan ma rację, kiedy się myśli o feminizmie, a dlatego tutaj też myślałam przez moment o tym, czy nie włączyć właśnie i pani Marii i jeszcze jednej osoby akurat do tego wywodu. Zrezygnowałam ze względu na to, żeby już oczyścić kwestię tylko tego wyboru z poziomu talentu i zdolności, bo jakbyśmy dołączyli do tego jeszcze tę linię, dlatego tylko se subtelnie gdzieś tam zahaczyłam, nie wiem, a Hoffmanową, czyli takie pierwociny, nie, takich ustawień, czy Żmichowską, bo jak wejdziemy rzeczywiście w samą tę linię feministyczną, to nam się ta linia troszeczkę, to ona jest nieuchronna, by była jakby prowadzić całą panoramę. Zgadzam się generalnie z tym, że chyba w większości wypadków znacznie skuteczniej, klarowniej przeprowadzało się te wewnątrz kobiece projekty emancypacyjne, przynajmniej retorycznie, bez tego, żeby ktoś był jednocześnie ważną poetką czy pisarką. Zdecydowanie tak. Tylko teraz oczywiście, kiedy to przeprowadzamy, bo to jedna rzecz, której mi brakuje zawsze w tych panoramach jest taka, że kiedy się czyta na przykład o rozwoju, a trochę tych prac już jest, już mówię tylko o Polsce, nie o feminizmu w takiej skali europejskiej. Jak się to rekonstruuje, to fajnie działa to rekonstruowanie w przechodzeniu z jednej fali do drugiej i tak jak się prowadzi dukt wewnętrzny. Natomiast zrzucenie tego teraz na mapę, tych wszystkich oporów, tych wszystkich mentalnych zakałapućkań, o których ja dzisiaj mówiłam, przełamuje tę linię i zaczyna ją utrudniać. To znaczy utrudniać recepcję tego myślenia. Dlatego dlatego zahaczałam od strony takiego konfliktu ideowego na poziomie tego pozytywizmu, który zaczął mówić o tym, że chce emancypacji, nie tylko kobiet, ale w pewnym sensie właśnie emancypacji w ogóle, no wiecie, jako rozwoju własnego horyzontu, prawda? A potem raptem zaczął się tego jakoś dziwnie bać. I rzeczywiście taki jak Dulembianka, jasne, że to też jakoś tam nam trochę zabrało z horyzontu niektórych zainteresowanych Marią Skłodowską, bo jej współobecność w biografii Skłodowskiej, tę Skłodowską, tak wiecie, trochę uwalniała, czy przesuwała trochę od pewnych właśnie narzekań środowiskowych, włączała ją w zupełnie inny obieg idei, także być może ustawiało to większą odwagę wypowiedzi Skłodowskiej, znaczy nie Skłodowskiej, Matko Święta, Konopnickiej, w różnych sytuacjach, natomiast Dulembianka tak, czy w ogóle ta nie wiem, czy Dulembianka miałaby większe portfolio, jakby nie była tak zaangażowana, jest to niewykluczone. Czy też oczywiście to jest kwestia sporna zawsze, jest to, jaka jest to skala talentu, to też by można było, my o niej mówimy jako o dobrym fachowcu, jako o kimś fachowcu już od malarskiej strony, nie mówię o strony, od strony emancypacyjnej, tutaj też niewątpliwie. Natomiast ta jej biografia oglądana w izolacji poza Konopnicką też by miała trochę inny faktor, ale generalnie słuszna uwaga, to znaczy i niestety bym powiedziała, że znowu wychodzi na to, że trochę bardziej wygrani tutaj są mężczyźni, ponieważ łatwiej pewne porządki ideowe tutaj grały w tych biografiach niż w przypadku kobiet, które chciały mocno, wiecie, dołożyć do tego projektu emancypacyjnego, wtedy łatwiej iść samą linią kształceniowo-nauczycielską. W sytuacji dodatkowej linii artystycznej albo jedna linia cierpi, albo druga, tak jest najczęściej, nie powiem, że zawsze. Na pewno w naszych realiach tak.
Na pewno w naszych realiach tak, może nieprzypadkowe są różne też z kolei wyjazdy, bo ja tutaj opowiadałam o Skłodowskiej, która została wychowana bardzo patriotycznie. Natomiast w sytuacji mniejszego wsadu tego typu łatwiej się uwalnia od tych zobowiązań. Po prostu najzwyczajniej w świecie mamy ileś takich kobiet, o których mało mówimy, bo mało mówimy, które wyjechały i miały te nasze realia tutaj głęboko w poważaniu i dokonały innych wyborów po prostu. Ja mówię o Skłodowskiej jako rozpiętej psychicznie w związku z tą Polską, prawda? To jest i dokonującej rozrachunku. Natomiast są też biografie, które kompletnie tego rozrachunku w tym momencie nie brały pod uwagę. Liczę, że osoby, którym się nie spieszy, jeszcze zostaną chwilkę, żeby różne sprawy... Także wydaje mi się, że to, co chyba na samym końcu wybrzmiało, a niestety nie ma swojego ciągu dalszego dzisiaj, to właśnie ten jakby postulat, żeby łamać te szyki i te tak, linie. Tak, ale ta linia feminizmu, to czy ta w ogóle ta dulębianka, ale to nie tylko o dulębiankę chodzi. To, co pan wywołał, jest oczywiście znowu tym elementem, który dołożony, on byłby konieczny w tej mapie. Znaczy, on jest współbieżny, bo przecież te wszystkie panie z tych pensji, nie wszystkie, ale wiele z tych pań z tych ważniejszych pensji były włączone w te linie. Intelektualnie i w działaniach, no mówię o tych liniach emancypacyjno-feministycznych programowo, więc... Jakby to trzeba by było wzajem pouzupełniać, ja powiedziałam tylko o jakichś elementach tej konstrukcji. Tak, to też robota dla ludzi, którzy zajmują się, nie wiem, kulturową historią nauki, tak? Znaczy wykraczają, bo u nas ta perspektywa... że zginęły na jakimś tam froncie. To są różne wybory i naprawdę wystarczy ta rama tych 30 lat, żeby zobaczyć, że ta Polska jest bardzo niedodefiniowana. Naprawdę. Dobrze, dziękuję bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia, za rozmowę. Doktor Eliza Kącka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję wszystkim za obecność, za spotkanie. Ostatnie w tym sezonie. Zapraszamy na więcej. Dobrych wakacji.